No, przyjacielu, taką bestię sprawdzisz sobie na Poe Ninja, a ja witam was już z innej platformy, ponieważ jest to PC, więc siemanko, cześć i czołem. Dajcie mi sekundkę, zmienię sobie tutaj czat na ogólny. Witam serdecznie ponownie. Niestety, ale na PS4 zaszła jakaś, nie wiem, jakiś błąd, coś tego, po czym nie mogłem odpalić PS4 i Poe jeszcze raz na tej platformie. Dlatego stwierdziłem, że lepiej będzie odpalić po prostu tak o, na PS4 na tym, na komputerze. A w razie gdyby to transmisja z PS4 pojawi się jeszcze dzisiaj wieczorem. Jakieś problemy technicznie związane z nową aktualizacją, która weszła na PS4, ona się cały czas aktualizuje. Widzę, że mam 11, 13%. O, plus minus 15. Na chwilę obecną mi stoi od 2-3 minut. Więc albo jest to jakaś grubsza aktualizacja z racji tego, że nie aktualizowałem PS4 przez ponad półtora miesiąca, bo jej nie miałem. A osoba, która ją użytkowała, nie podłączała ją do PC-ta, znaczy do internetu. Chociaż jakaś aktualizacja wczoraj szła. Nie wiem. Po prostu wywaliło mi PS4, rozłączyło mi ją z transmisją. Nie wiem. Nie wiem, co się stało. Cześć, siemaneczko. Witam serdecznie. Dlatego stwierdziłem, że lepiej jest odpalić transmisję na PC-cie i pograć troszkę na PC-cie, aniżeli na PS4. Szkoda tego lawa, no bo namęczyłem się niemiłosiernie, aby coś tam zrobić. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie i że kolejna transmisja będzie płynna. Jak szejk w monopolowym. No zobaczymy. No, można zostawić jako czar wspomagający ten Freezing Bulls. Można by! Jak najbardziej można by luki zostawić. Aczkolwiek jestem człowiekiem biznesu, Januszem biznesu i myślę, że. Znaczy, ja ogólnie wychodzę z takiego założenia, że lepiej jest grać skillem od samego początku i go poznawać. Nawet jeżeli dany skill jest słabszy i ma problem z single targetem, bądź odwrotnie, jest dobry na single target, a słabszy na multi target. Lepiej się przemęczyć, pograć i pokombinować, żeby on był lepszy, bo wtedy więcej się człowiek nauczy w danym momencie. Dzięki Na takiej wielkie zasadzie. za suba. No i teraz normalnie subskrypcje się pojawiają, więc witam Lukard The Player. Dziękuję za suba. Siemaneczko, cześć Siemka. Macham ci, chociaż mnie nie widać, bo aktualnie siedzę bez koszulki. No bo zdrowieję. A jak człowiek zdrowieje, to i się dobrze nakleje. W czasie PC też wywaliło, więc chyba coś po stronie serwerów. A może być tak, wirus. A może być tak. My nie wybaczamy. Plama. Cześć, piekar. Siema, mordo. Co tam, pijoku? I tak, by the way, twój ostatni przyjacielu 200-złotowy donate, znaczy ten drugi, jak żeśmy rozmawiali wczoraj po transmisji, niestety mi nie doszedł. Tip and Donation mi również odpisał, że owej transakcji nie otrzymali, więc albo pieniądze gdzieś zaginęły, albo po prostu jeżeli możesz, podeślij mi na PM-ie, na Discordzie najlepiej screenshota, że dana transakcja została zatwierdzona, że z konta ci pieniądze upłynęły i wtedy oni poszukają tego. Jeżeli mógłbym cię prosić. Chemik pan zgenerowałem za exa war 3-4. To gratuluję, bo kolejnym moim buildem najprawdopodobniej będzie właśnie Incinerate. Wejdź i zobacz, bo oni nie odnotowali, tak jak mi napisali, nie odnotowaliśmy przez osoby trzecie żadnej transakcji dotyczącej pana konta. Więc jeżeli ja chciałbym się odwoływać od tego 200-złotowego donate'u, który został rzekomo wysłany, to muszę mieć dowód. Muszę mieć potwierdzoną transakcję, że ona została zrealizowana. Wiesz, o co chodzi. Cześć, Lukard, siemaneczko, witam serdecznie. Dziękuję jeszcze raz bardzo za subskrypcję, bardzo mi miło. Czołem. Cześć, Tofik, cześć, Loki, witam ponownie. Cześć, Horrible, cześć, Plama, Trollu, Rudy. Cześć, Wirus, witam pana Pawła. Siemaneczko. Pogramy sobie troszeczkę na PC-cie w takim razie, jeżeli na Xbox, na Xboxie. Pfu, na Xbox. Na PlayStation nie jesteśmy w stanie grać, to polatamy sobie jakieś daily typu. O, mamy paliwo na Underground River, mamy
Betrayal na shipyardzie, mamy Alwę na kalderze, chyba kaldery nie mam, ale to się w razie co kupi. To też witam na streamie PC. Cześć Arturze, siemanko. Witam, witam. Dzień dobry. Podaj ten profil twojego pierwszego, a tato chciałem obczaić, co tam mam na tym terenie. Tak pewnie, Luki, tylko poczekaj. Już podsyłam ci link do profilu. Postać na Synthesis. Powinieneś znaleźć, to jest jedyna postać Winter Orb Elementalist. W sumie ona cię powinna otworzyć. Mój ojciec gra z dość specyficznym girem. Większość giru to jest rare. Makar każdżaka sześciolinkowego i gula. The Ghoul maska, ale ją zawsze można zamienić. Ona ma specyficzne działanie. Ponieważ daje tak zwane shriny na jakiś tam okres czasu. Więc ez. Cześć Adasiu, siemaneczko. Nie mogę grać, bo brata kupuje PC. A właśnie, a propos, czekajcie, bo mamy tutaj ustawiony stream z PS4 rano. Czekajcie, zmienimy tylko nazwę streamu. Takie tam granie w komputer. Komputer. Cyk. Hashtag endgame. Dobra. Niech to się zapisze. By the way, osoby, które wczoraj wspierały w bardzo dużej ilości pieniędzy, bądź w tej mniejszej ilości pieniędzy, ogólne osoby wspierające, ja was jeszcze nie podliczyłem, ponieważ dzisiaj nie miałem na to czasu. Zrobię to po dzisiejszej transmisji, na wieczornej będzie cały opis zaktualizowany, więc przepraszam i dziękuję jednym zarazem. Kiedy miał być rework do Memorsów? On był już. Był ze dwa razy rework. My sobie Shipyard polecimy, by the way. Mamy tam Betrayal. Shipyard tu jest. Ok. Zależy, o co dokładnie pytasz, mając na myśli rework do Betrayal. Rare Elemental Res, Elemental Weakness. Możemy Weakness lecieć? Nie możemy, ale spróbujemy. Dobra. Powiedz, jakie są wymagania, by ukończyć mapkę tylu piątego. Stary, nie ma tutaj czegoś takiego. Jak? Minimalne bądź maksymalne statystyki typu instrength, dex. Czy to jaki musisz mieć level? Nie ma. Nie ma minimalnych, nie ma maksymalnych statystyk na to. Po prostu, jeżeli nie dajesz rady na wyższych mapkach, to znaczy, że z twoim girem jest coś nie tak. Masz za słabe bronie, jeżeli bossy cię zabijają, a bossy są odporne, bądź atakują jakimkolwiek damage'em typu Cold Lightning Fire, to może znaczyć, że ty masz za mało ogólnie damage'u, nie umiesz omijać mechaniki bossów, czyli stoisz po prostu i czekasz, aż bossy padną. No, człowiek uczy się na błędach, prawda? I z trzeciej strony masz za małe rezystancje, czyli odporności na dany element. A jakie są wymagania? A to wirus ci napisał. Białe mapki od 1 do 5 tieru, zabić bossa na co najmniej magic mapce, zrolowanej na niebiesko. Mhm. Takie są wymagania, by dostać bonus. Cześć Kowakso, siemka. W końcu na kompie. No, siema zielony gremlinie, witam. Cześć Pawle, możesz opisać w skrócie, o co chodzi z tymi modami na mapach w Atlasie? Nie rozumiem pytania. Mody na mapie w Atlasie, tu nie ma żadnych modów. Tu jest tylko, najeżdżając na każdą mapę, ty masz opis, co musisz zrobić, aby wykonać bonus. A bonus jest uwzględniany na samym środku. I bonus, czym wyższy bonus, tym większa szansa na drop mapy. Od bonusu 1 do 100% masz większą szansę na drop mapy. Oj. Mapy plus 1, a ponad 100% masz 100% szansy większe, znaczy 100% szansy na dropnięcie mapy plus 1 z moba, jak i 50% szansy na dropnięcie plus 2 mapy z bossa. O to chodzi, że na mapce mi się mapka nie zalicza. Nie no, musi ci się zaliczać, stary, a z takich bugów to nie ma. Godzinkę popykać przed pracą. O kurczę, taki to pożyje. Taki to pożyje, Jarku.
Ty, a czemu ja nie słyszę dźwięków z gry? Halo, policja. Czekajcie. Nie słyszę dźwięków z gry. Dobra, słychać. Oj, oj, oj. Dobra, teraz jest za głośno. Dobra. Dobra, działa. A tym snikiem, a czarnym kołem itp. Z łucznikiem? Ja nie grałem łucznikiem w tej lidze. Najpierw to polecam amulecik, będę wdzięczny za pomoc. Są dwa podobne amulety na parę, żeśmy, że ktoś sam nie zdali wystawić. Stary, za połowę ceny. Co? Po pierwsze, słuchajcie, jeżeli wystawiacie item, masz fajny amulet, no bo Synthesis Mod to jest spell damage. Kozak. Więc na ten moment masz 40 spell damage. Poczekajcie sekundkę, bo nie mam włączonego Poet Rate Macro. Więc odpalimy sobie Poet Rate Macro i wycenimy go. To jest Synthesis Mod. Na non-Synthesis amulecie nie dasz rady wygenerować 40 spell damage'u, a tu masz. Do tego masz Crit Multi, rezystancję i masz Craftable Prefix, czyli życie. Więc ja go będę sprawdzał pod kątem Synthesis Moda. A spell damage minimum 30%. Cyk. To jest jedna statystyka, na którą zwracam uwagę. Lightning spell damage nie. Crit multi w okolicach 15. Zawsze obniżamy wartości, aby było mniej amuletów na poetrade'zie. Dalej, resy. Total resy 30. Może być 32 resów. Item, czy musi być Synthesis? Nie musi być Synthesis, no ale i tak pokaże mi same statystyki Synthesis moda. I mi wygenerowało jeden amulet. On ma tutaj jeszcze dodatkowo inteligencję, aczkolwiek nie ma życia. Jeżeli wpisałbym tutaj jeszcze życie, life, jakikolwiek, to i tak pokaże mi ten jeden amulet. Jest jeden, więc ja nie mam opcji rozruchu wygenerowania ci ceny, ile możesz za ten amulet wołać. Wołaj ile chcesz. Ciągle gra, stary pierdziel. Uda mi się pod Stormbranda taki amulet. No, niezły. Niezły. Pod Stormbranda spoko amulet, bo tam życie craftable było. Więc piekar, atakuj. Atakuj, oferuj. Może kolega się zgodzi. Daily i leveluje się tych czterech masterów. Nie, jeżeli robisz daily, a ja aktualnie jestem na daily na mapce Shityard, i pojawi mi się tu Betrayal, to leveluje tylko Betrayal. Czekajcie, skoczę sobie po fajka. Wracam do was i lecimy z tym koksem. No dobra, jestem. Wstępnie wrzucę 2 eksy. Wydaje mi się, że piekar nie posiada 2 Exalted Orbów, by the way. Oje, nie to. Dobra, my sobie wejdziemy w Yuna, jak Reksiowszynkę. Tak na spokojnie. Ale amulet, muszę ci powiedzieć, że amulet masz naprawdę bardzo ładny. Może nie ładniejszy niż Miro, czy jakakolwiek inna Wiktoria, która pojawia się u nas na czacie. Ale amulet jest, przyjacielu, spoko. Czemu nie mam tu Valerefa? Halo, policja, co tu było? A, nic. No dobra. Janusz, plus 6 inteligencja. Weźmiemy sobie to.
A właśnie, a propos osób, które nie mają życia. Wiesz, ile ja przeżyłem w życiu? Ja skakałem ze spadochronu, skakałem na bungee, przeleciałem pół swojego miasta, umiem latać na miotle, co tam jeszcze? Nauczyłem naprawdę wiele osób grać w Path of Exile, bo jest to bardzo trudna gra i mogę to sobie wpisać do CV. A ty co możesz sobie wpisać do CV? Czego się nauczyłeś w swoim wieku 13 lat? Czym zasłynąłeś? Nie wiem, jakie masz predyspozycje? Oprócz oczywiście wchodzenia pod biurko i podlizywania się na streamach YouTube'owych, bo to nie podlega żadnym profitom, żadnym bonusom. Cześć Pawcik, siemaneczko, witam serdecznie. My się pokręcimy troszeczkę dzisiaj tym cyklonem, jeżeli PS4 nie chce działać, po prostu odmówiło nam posłuszeństwa. Musimy naszą uwagę skupić na czymś innym, więc odpaliłem transmisję z PC-ta i se pobiegamy. Jeżeli uda się zrespić Uber Eldera, to ten siusiak się gdzieś na środku zrespi i go sobie zrobimy. Jeśli się nie zrespi, to pobiegamy sobie chillowo mapki pod jakiś profit. Może zejdziemy do kopalni. Ze mną, że tak powiem, moi drodzy, nie zginiecie. Ze mną nie zginiecie dzisiaj. Jest kwiwerek, jego się waluje. Liczy się na additional totem. 50 more monsters. Gdzie te skurczysyny? A, się nam tutaj pochowały. Jest syndykat. Dobra, Coral nie żyje. Co tam masz, Coral, dla nas? Coral i Goofy become trusted. No spoko, może być. Zostańcie przyjaciółmi. Tak zwanymi psiapsiłkami. Ten gościu, co miał za dowódzki oddać powę... Rasta. Rasta na Discordzie, a dokładniej w grze nie mam zielonego pojęcia, piekar. Serio. Nie pamiętam. A co masz z PS4? Jakaś aktualizacja aktualnie... Znaczy aktualnie to mi się wyłączył telewizor, więc najprawdopodobniej gdy włączę PS4, będę mógł odpalić transmisję z PS4. Ale z racji, że odpaliliśmy już transmisję na PC-cie, nie będę tego robił. A w razie co, wieczorem odpalimy transmisję jeszcze z PS4 i sobie tam popykamy. Bo wiecie co, tak przerzucać stream na stream to też słabo troszeczkę. Ale wywalił mi jakiś po prostu błąd, jakby transmisja, znaczy tak jakby... tak jakby ogólnie coś się działo z serwerami. No to whatever, co dokraftuję, bo i tak wszystko mamy. Dlatego stwierdziłem, że odpalę się jeszcze na PC-cie. Chwilkę pogramy. Do plus minus, nie wiem, 13, 13.30, 14. Potem będzie taktyczna przerwa. Ja sobie pogram off-streamowo. Fuck, cold damage to bow. Wystawimy ten korabt. Bez ceny, bo bez ceny, ale niech będzie. Więc piekar to był Rasta. To był Rasta z Discorda. Już nauczył się, że nie stra w gacie, tylko w dostnik. Ale co, młody? A niech wypierdala. Ty zasłynął pewnie ilością banów na YouTubie za takie teksty. Uuu! Brawo, panie wirus. Brawo, panie wirus. Jak to się mówi w dzisiejszych czasach? Stary, ale jary. Nie no, wysokolenia, dziękuję za pomoc, ale bardziej to jakiś po prostu błąd. Ja też żem się wkurwił, może zdenerwował, może nie wkurwił, ale zdenerwował, bo byłem w trakcie labiryntu i wywaliło mi ogólnie połę. Mam nadzieję, że stream również, no bo tam kilka przekleństw stricte poszło w stronę platformy PS4. No ale cóż no, nie na tej, to na tej. Nie obrażamy tu starych. Cześć, Maniu. Nie, no my? Nie śmiałbym nawet. Każdy stary jest jary, a każdy jary jest starszy ode mnie. Więc ez. Nic złego się nie dzieje.
Z wirusem znamy się za długo, żeby wirus się na jakąś, na takie pierdoły obrażał. Savron trzyma cenę. Ej, Savron z ceny spada, halo? Nie, nie spada, dobra. 7, 7,5 Exalta. A, 7,5. A, wystawimy go za 7,5 Exalta. Może się sprzeda. Bo chciałem Dandowskiemu linknąć, że udało mi się zlinkować. Ale może wróci. Chociaż Rudy był u nas na transmisji dzisiaj. Whatever. A co my tutaj mamy? Tu mamy na Vulcano tierze 13 kolejny syndykat. Ja robię ten syndykat, bo ja potrzebuję level. Level syndykatu, więc Vulcano 13 wchodzi w ruch. Włóczmy 4 bolce w pierdolce. Kryty, ranged monsters, dobra. Kryty mogą być. I don't care. Stąd pozycja obronna, ale ja nie hejtuję. Maniutek, spokojnie, przyjacielu. Żadnego hejtu z moich ust nie usłyszysz w stronę starszych osób. Chociażby z tego względu, że mój ojciec również jest starszą osobą, która gra w POE. To są typowe żarty małolatów, tak jakby. A, była premiera, nie wszystko musi dziać idealnie, do tej pory na PC są crashe. No właśnie, Artur, dlatego ja się nie przejmuję i stwierdziłem, że odpalę sobie jeszcze transmisję na, nie wiem, te 2-3 godziny na PS4. Walniemy sobie jakieś piwko, by the way, zdrówko. A wieczorem zastanowię się jeszcze, czy odpalać z PS4, czy odpalać z PC-ta. Niech to będzie dla was niespodzianka. Pożyjemy, zobaczymy. Nie chcę sobie tutaj układać jakiegoś typowego harmonogramu, bo ja nie z tych ułożonych osób. Może tak. Więc fajnie, cieszę się jednym słowem frekwencją, którą udało się osiągnąć na PSC. Bo jednak ten stream, nie wiem ile miał ogólnie wyświetleń, ile tam zgarnął lajków, dislajków, whatever. Szczerze, lata mi to, aczkolwiek ja sobie to później sprawdzę. No bo miło jest zobaczyć, że mamy więcej lajków niż dislajków, prawda? Że komuś się to jednak w jakimś tam stopniu podobało. Dzięki wielkie za suba. Zdrówko. A propos dzisiejszej wieczornej transmisji, to podtrzymam was trochę w niepewności, bo sam się muszę zastanowić, czy odpalać z PS4. I zagrać takim Resident Sleeperem, czy jednak zacząć sobie na spokojnie ten endgame kręci, zdobywać karency i liczyć na to, że coś fajnego dropnie. Czekajcie, kogo ja mam tu zabić? Tego i tego. Dobra. Czy odpalić normalnie z PC-ta i cisnąć endgame? Tymczasem dziękuję za subskrypcję defuzik306. Witam serdecznie, siemaneczko, cześć. Dziękuję za suba. O, flaszka na Quantity i mapeczka. Super. Goofy do więzienia. Hilok transport. Poczekajcie, tu muszę sprawdzić jedną rzecz. Mianowicie w syndykacie. Co my tu mamy? Hilok move to transportation. Hilok transport weapon quality. A Georgina w researchu, co daje Georgina w researchu? Czekajcie, włączę sobie czat. Subskrypcje, donaty i muzykę. Dobra. W innej kolejności, ale okej. Co daje Georgina w transporcie? Georgina w researchu, przepraszam. Georgina w researchu. Georgina research. Amulet tu level 1, 2, 3, bo to zależy od jego rangi. Czyli tak, zamienimy sobie Hitchcocka. Tu jest Georgina, tu idzie Hitchcock. Easy life, easy game. Cześć Gregu, siemaka. Cześć. 2000 wyświetleń na PC-cie? Znaczy na PS4? Nieźle. Serio. Ja tak sobie wbrew pozorom luknąłem, ile aktualnie mamy subskrypcji czat. I wy... Kurwa.
wychodzi na to, że niedługo dobijemy do 2 do 3900, bo tam 50 chyba subów brakuje, co mnie niezmiernie cieszy. Aczkolwiek ja nie patrzę na liczby, prawda? Nie, to tam rybka. Ale miło, miło. Cześć, Wikimo. A, gdzie można znaleźć taką listę do syndykatu? Kulik. Gdzie można znaleźć? Nie wiem. Wchodzę sobie w Google, wpisuję. Syndycate Reward. I wchodzę w grafikę. O. I cyk. I mamy, i znaleźliśmy. Ja ci podeślę insta link na czacie. Proszę bardzo. I tutaj mamy nagrodę. A my wracamy, bo wywaliliśmy się, niestety. Więc minus 10 poszło się kochać. Nie, fajnie, z racji zestreamowaliśmy tylko jakieś 3 godziny na PS3, to nabijając 2000 wyświetleń. Wow, to jest dużo. 2000 kliknięć w mój kanał. To jest od chuja. Od cholery, przepraszam. Ogólnie staram się nie bluźnić na transmisjach, ale różnie to wychodzi. Nie ma problemu, Kulik. Więc by the way, wiecie co dzisiaj porobimy sobie? Postaramy się dobić level 90. Jeżeli zrespi się Uber Elder, to jeszcze go zrobić dzisiaj. Może nie tym bolidem, bo on nie jest do końca wyśrubowany w taki sposób, jaki chciałbym go ogarnąć. Po drugie, nie mam chyba na drzewku gdzieś kupionego Jewela jednego. Tak, nie mam kupionego Jewela, więc najprawdopodobniej pójdziemy na Poet Radę i sobie go kupimy. No a potem zobaczymy, no na chwilę obecną została nam typowa taka farma. Typowa farma i zbieranie karencji na kolejny bolidzik. Ale ja dziś wulgarny. A to. Staram się nie bluźnić i też wczoraj strasznie hejtowałem za to, chociażby piekara. Ale nie, nie, ja jestem kulturalną osobą. Jestem kulturalną osobą. Chyba. Nie wiem, tak szczerze mówiąc, nie mi to oceniać. Sami ocencie, jeśli chcecie, zostawiając jakikolwiek ślad po sobie na transmisji. Albo nie, nie zostawiajcie tego śladu, bo nie chcę mieć więcej negatywów niż pozytywów, bo się jeszcze zdołuję, będę płakał całą noc i co będzie wtedy? Jest i PC, no raczej, cześć Azeno, siemka. A to jest statystycznie 3-5 twoich widzów to 12-latkowie, czyli ja. A tutaj się z tobą nie zgodzę, Grzegorzu. Nie zgodzę się, bo jeżeli chodzi o wiek osób oglądanych moje transmisje... Ej, halo policja. Gdzie jest moja mana? Jest, dobra. Jeżeli chodzi o transmisje oglądane, to w wieku w przedziale 13-15 lat mam tylko i wyłącznie 4% widzów. A ja ci to mogę nawet pokazać w statystykach tako, tylko znajdę te statystyki po mapce. Bo to są publiczne, nie wiem, publiczne, prywatne statystyki, które normalnie mogę sobie udostępnić. Gdzie ja się widziałem na YouTubie? Chociaż ja nie lubię danych statystycznych. One mnie średnio interesują. No uwaga, jakieś 10 razy wczoraj. Jakbyś odpalił transmisję, to byś miał ze 20 zwróconych uwag. Ale też inaczej patrzy się na top donatorów, jak na jakichś randomów, którzy przez przypadek wejdą na Discord, prawda? Ja też staram się trzymać jakiś umiar. Czekajcie sekundkę. Gdzie jest transmisja na żywo? Tutaj.
Społeczność. Czekajcie sekundkę. Subskrybenci, wspieranie kanału, ustawienie społeczności. Czekaj, kanał to chyba tu. A elementy marki, domyślne ustawienia, zarabianie zaawansowane. Nie, to chyba nie to. Stan funkcje. Gdzie są kurwa statystyki? Analytics. Czas oglądania, źródła wizyt, odtwarzania, dane dermatologiczne, YouTube Premium, czas oglądania, raporty o czasie oglądania. O, dobra, to wam mogę, moi drodzy, pokazać, tylko będą tu moje przychody z YouTube'a, więc nie przestraszcie się, bardzo was proszę. Ja wam tu przerzucam całą zakładkę. Hej, ocenisz kanał, spierdalaj. O, nie, wróć. Wróć. Tutaj mamy czas w minutach oglądania, średni czas, twoje przychody. Wow. Wow. $21. Ułożę sobie życie na nowo za to. A dalej, 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 dalej. Srutututu. Srutututu. Kobiety, mężczyźni. No, mamy kilka kobietek na czacie, więc spoko. Źródła wizyt, funkcje przeglądania, z kanału proponowane filmy. 10% jest proponowanych, co mnie naprawdę bardzo cieszy. Tak naprawdę. A adnotacje, karty, ale tu nie ma ty. Gdzie są moje te? Skąd się ci ludzie biorą? Tu są regiony. Czas oglądania, źródła wizyt, to mnie nie interesuje. Treści w czasie rzeczywistym, raporty o przychodach to nie, czas oglądania to nie, YouTube RedTube też nie, dane dermatologiczne też nie, źródła wizyt, no nieważne, transmisja na żywo też nie, urządzenia też nie, komentarze, gdzieś to było, kurczę, gdzieś widziałem takie dane statystyczne, no whatever, pal to licho. Cześć, cześć, ósemka. Bogacz, to niezły bogacz. No tak się zarabia na YouTubie, no. Tutaj macie dane z prawdziwego zdarzenia, a nie jakieś Photoshopy. Fire, lightning, nie ma kryta, nie ma tak speedu, nie ma cold damage'u. Śmieć, 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 śmieć. A nie, czekajcie, to jest Veil mod. Śmieć. Flaszka słaba, śmieć, śmieć. O la 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 la, 3 resy life i elemental damage można dokraftować. Całkiem niezły pasek, wycenimy sobie go na wieczornej transmisji, bo dzisiaj jakoś, szczerze mówiąc, nie mam weny do wyceniania itemów. Więc pasek sobie chowamy. A to idziemy sobie z Unveil modować. Ty śpisz w ogóle? Nie, nie śpię. Ja nie wiem, czy oglądasz, przyjacielu, telewizję, ale ostatnio reklamowali takie super baterie Duracell, które wkłada się w piloty, żeby one działały dłużej. Ja natomiast poszedłem krok do przodu, więc technologią ty jesteś w czasie rzeczywistym, czyli to, co Polaki, cebulaki potrafią, a ja poszedłem krok do przodu, przeniosłem się w przyszłość i wsadziłem sobie baterię w dupę i to działa. Ty się o tej technologii dowiesz dopiero za kilka lat. A ja już ją ogarnąłem, wiem jak ona działa, dlatego ja spać nie muszę. Welcome back na jedynym właściwym pececie. Cześć Wojtal, witam serdecznie. Kupię twój okulist vestment. Hej, can I trade for? Co? Czy ty chcesz mi strajdować się za część dostawu od hamburgerów? I think, yeah, we can do that. Lul. Skam, to niezły skam. Cześć Mariusz, siemka.
Która bestia jest od Aspect of Spider? Poczekaj, zobaczę. Fragmenty, bestie. Od Aspect of Spider jest coś związane ze Spiderem. Ten jest of boss, to jest Farik, to nie. Nie wiem, która bestia jest od którego. Ale chyba, jeżeli chodzi o Spidera, to jakiś Spider Crab. Chyba to. Ale pewny nie jestem, stary. Pewny nie jestem. W 100%. Aż tak profesjonalnie wszystkich bestii nie kojarzę. Jestem na pewno, że... Aha, dobra, to ten... Spróbuję. No, spróbuj. Ale żeby później na mnie nie było. Że wkład się je w... Nie, no. Spokojnie, easy. Dajcie suba, pewnie. Stary, już ci daję subskrypcję. Odkryj użytkownika na kanale. Proszę bardzo, nie ma za co. Wypierdalaj, dzieciaku. Co my tu mamy dalej? Mamy Alwę. Na Kalderze 14 i na Shaped Plato mamy bestię. Shaped Plato, nie posiadam Shaped Plato. A czy mamy Kalderę? Nie mamy Kaldery. Czyli kupujemy obydwie mapy. Shaped Plato i bestię. Czekajcie. Poetrade. Cyk, Poetrade. Witam 100 osób na kanale. Siemaneczko. Cześć. Kaldera map. Cyk. Dobra. Nawet nie zdążyłem, przepraszam. 5 chaosów, 5 minut temu wystawiona mapa. Spróbujmy kupić. Lubię taki content. Naprawdę wszystkie sprzedałeś? Dobra, spróbujmy za 6 chaosów kupić w takim razie mapkę. O, odpisał ziomek. Ja wiem, że naprawdę, ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy lubi taki content, jak, nie wiem, człowiek bierze i przeklina, ale czasem trzeba dzieciaki do pionu ustawić. Nie wiem, jak wy wychowujecie swoje dzieci, czy w ogóle macie dzieci, ja na ten moment swoich dzieci nie posiadam, ale jeśli będę je posiadał, to na pewno nie dam im dostępu do komputera w wieku 7 lat, niezależnie jakie będą czasy. I tyle. A co to się stało? A gdzie kupię takie baterie? Oj, kolega chyba niepotrzebnie został wyciszony na 3 minuty, Jarku. Chyba jakiś misklik, tak mi się wydaje. Więc przepraszam Xentiwan za 5 minut przerwy pisania w czatu, ale mam nadzieję, że przeżyjesz. A gdzie można kupić takie baterie? W najlepszym sklepie z elektroniką. Czyli Carrefour, Biedronka, Lidl. Takie sklepiki. Ja swoim telefon dam, jak gimnazjum skończą. No, ale nie ma gimnazjum, jest ta. Ten dziada usunąć. Znaczy, nie, ja nie widziałem nic złego w tej wiadomości, Jarku. Naprawdę. W ogóle to, że się to przesnęłem. To dlatego masz tyle energii. Dobra, moi drodzy, kalderkę sobie machniemy. Na kalderze mamy Alwę. A sprawdźmy jeszcze, ile Alwa ma. Ojoj, czemu ty stoisz tu, paruwo? Idź se stąd. Tu masz stać. Dobra. Ile masz Alwa Templa? 8 Incursion Left. Mamy Breacha na dwójce, Gemy na dwójce, Corruption Chamber jedynka. No i w sumie to tyle. No to idziemy na Alwę. Dobra, ale zanim to zrobimy, czekajcie, bo ja muszę siusiu za chwilkę do was wrócę, okej? Okay?
No dobra. Ja wróciłam. Jestem z powrotem. Żadnych subskrypcji, donate'ów chyba nie było. Tak jest. Ostatni był defuzyk. Ezy. No to co? My stanęliśmy na mapce tieru 13. Walnijmy sobie ją. Zalchemujmy. Leech Physical Reflect. No średnie mody. Hexproof Temporal Chain omijamy. Vulnerability może być, magic potworki mogą być, więc lecimy na to. Alwa na propsie. A na akumulatorze zawsze siadać również można, ale to trzeba mieć samochód, a najlepiej prawo jazdy. Bo wtedy wiesz, siła razy 10. Siła razy 10. Tam. A jeszcze jedną rzecz sobie sprawdzę. Dajcie suba. Co to jest za pajac? Ojoj, czekajcie, nie będę wam tego pokazywał. Nawet nie warto. Nie warto. Cześć Damianie Baranie, siemanko, witam serdecznie. Co słychać? W porządku, dziękuję. Właśnie leczę chorobę, znaczy wyleczyłem chorobę, mam nadzieję. Wszystko all inclusive. Testowaliśmy dzisiaj sobie POE na platformę PlayStation 4, aczkolwiek jakieś problemy techniczne wykluczyły mnie z dalszego streamowania na tej platformie, a byliśmy w momencie przechodzenia labiryntu. Dlatego tym bardziej ubolewam, bo już prawie go zrobiliśmy, a tak będę musiał tak czy owak dzisiaj po południu pomóc ojcu go zrobić. Chyba, że sam sobie go zrobi. Ale to może być po prostu ciężkie. No tak, wszystko w porządku. U ciebie, bo dawno cię nie było. Co tam dobrego słychać? My sobie oczywiście gramy na lidze Synthesis. Powoli progresujemy content. Czy content? Typowy endgame. Mam nadzieję, by the way, że muzykę słychać. Żadnych problemów technicznych związanych z muzyką nie ma. Ale za to mamy Alwę. I co nam Alwa otwiera? Lightning Workshop. Możemy go albo zupgrade'ować, albo zmienić room na Tempest. Ja go zupgrade'uję i połączę go ze Shrine'em. Czyli zabijemy sobie architekta górnego, żeby zupgrade'ować room i otworzymy dolne drzwi. Spoko. Tak, powrót na peceta, bo jakieś problemy techniczne mam na PS4. Już szczerze, nie chcę mi się z tym bawić. A wolę to sobie zostawić na później. Niech ojciec odpali się z tym męczy. A my sobie pogramy na pececie i w razie co ja jeszcze się zastanowię, czy dzisiaj na wieczornej transmisji odpalić ją z peceta, czy jednak z PS4, bo nie ukrywam, kręciłem się w PS4 niesamowicie. Pomimo tego, że gra się dużo wolniej, to dużo więcej rzeczy można stricte pokazać, co mnie naprawdę bardzo cieszy. A, tylko się nie udzielasz. No ale wiesz, napisać cześć to też nic złego, prawda? Ja za to nie gryzę, nie zjem, nie będę cię od razu penetrował na wizji, jak co po niektórych. A dla mnie jest to jedna z no, miłych części streamu, bo wiem, że dana osoba jest na kanale, że nie jest to jakiś typowy hater, który wchodzi, zostawia łapkę w dół i siedzi, słucha co się dzieje, żeby następnie swoim znajomym powiedzieć: ty, byłem u Kaplika na streamie, on bardzo przeklinał, no i cisnął ciebie, no bo powiedział, że nie wiem, jesteś łysy i rudy, no i masz krzywe zęby, no i co? Więc to zawsze jest jakiś miły akcent, no, dla mnie. Chociażby dla mnie. Dla tak zwanych statystyk, no. Nie masz mocy po niego iść. Łe, to leż i oglądaj, Janusz. I się wkręć, stary. Walnij sobie blancika, zapal se jointika. I wkręć się tak, jak to ty byś grał. Cześć, Patos, siemka. Co się stało z tymi potami, bo mocno cena niektórych spadła. Nie ma mety pod nich. Po prostu nie ma mety pod nich. A my tutaj mamy
upgrade roomu na House of the Others, czyli trzy dodatkowe bricze będą. Ja wiem, bo ja w POE gram. Czyli upgrade'ujemy, zabijamy tylko górnego architekta i easy. Czy myślę, że ojciec da mi zagrać po południu? Na pewno nie, Luki. Po południu to ja nawet nie myślę o tym, że kurwa zagram na PS4. Ale wieczorem, z racji tego, że ojciec, ja wiem, że ojciec ma dzisiaj dość ciężką pracę, bo gdzieś tam na wysokości, na dworzu pracuje, a pomimo tego, że na ten moment jest słońce, to rano było kurewsko zimno. A co po niektórzy wiedzą, czym mój ojciec się zajmuje, są w stanie wydedukować, no będzie zmęczony po prostu, więc pogra kilka na pewno godzin, bo mu się giereczka jak najbardziej podoba. A wieczorem zwolni mi platformę, więc jakiegoś większego problemu z tym najprawdopodobniej nie będzie. A jeśli nie, no to standardowo odpalimy się z peceta, a jutro rano znowu będzie transmisja na PS4. Whatever, serio. Nic się złego nie dzieje, panie Luki, pod tym kątem. Karta na Kaoma, come on. Nie? To nie. To ja mogę grać i na tej platformie, i na tej platformie mogę grać, a słabym buildem mogę grać dobrym buildem. Mnie to ryba, szczerze mówiąc, mam wyjebane jajca. Nie robimy na razie fragmentów, nie chce mi się ich robić, szczerze mówiąc. Content jest dobry, ja wiem, że są challenge na to, ale z racji, że challenge'ami się na chwilę obecną nie zajmujemy, to content myślę, że również te puzzle możemy w chwili obecnej sobie ominąć. Bancik będzie rozkminiony w piątek po pracy. A co mamy dzisiaj? Dzisiaj najprawdopodobniej mamy środę. Środa, dzień loda. Powiedziałbym feels goodman, ale nie dla wszystkich. Ale i tak powiem, że feels goodman. Czemu nie? Bo co kto lubi, co kto woli. A w środę sam się lód nie opierdoli. Ojojku, ale mi się zrymowało. God damn it. Co się stało, że... Aha, dobra, okej. To spotami czytałem. Aktualnie zajebiście się gra na PS4, kończę właśnie akt 5. No i super, Shay, zajebiście. Jeżeli będzie możliwość, to postaram się jakiegoś posta na grupie na Facebooku a propos dodania do znajomych ogarnąć. Tylko sprawdzę, jak to się dodaje i czy można na PlayStation 4 grać sobie w party. Bo jeśli tak, to ja bądź mój ojciec, oczywiście za pośrednictwem używania mikrofonu, jeżeli dałoby radę się w jakiś sposób ze sobą połączyć, możemy sobie pograć. Ulala, ja widzę, że tutaj mamy gemy na trzeci level do upgrade'u. Halo, policja! To bierzemy je. Gemy na trzeci level i łączymy go z trapem, z tym roomem. Nie chcę z tym, bo tu mam zawsze połączenie i łatwiej mi będzie dotrzeć do Apex of Azeroth z dwóch przejść. Wiecie, dlatego łączymy go z tym roomem i upgrade'ujemy na górę, czyli góra i dla mnie to jest lewa góra. Nie wiem, wy możecie dać znać, które to dla was, które. Dla mnie góra, lewa góra. I tu zabijamy sobie architekta, super. Wywalił cycki. Lewa, góra, lewa, tak? Tak to było? Tu, tu, dobra. Otwieramy te drzwi, następnie wybijamy potwory, zabieramy drop i lecimy z tym koksem, bo nie ma czasu do stracenia, a jest już godzina 11, czyli jeszcze ze... No, dzisiaj trochę krócej, ze 2,5 godziny streamu maksymalnie. Nie trzeba posiadać PlayStation Plus, żeby grać w POE. Z czym chcemy to połączyć teraz? Corruption Chamber tutaj. Cyk, pyk, pyk, pyk. Super, dziękuję. Wychodzimy, zgarniamy profit i jazda. Cześć, Patos!
A to drugi akcik na PS4. Powoli do przodu, Jarku. Nie ma co się spieszyć, sprędzać pośladów. Spokojnie. Nie, jeżeli chodzi o piekar, o kierunki, to dla mnie na Atlasie lewa strona to jest to. To, ta strona, to jest lewo. Tu jest dół, tu jest prawo, a tu jest góra. Nie wiem czemu, jakoś tak się kurwa za przeproszeniem przyzwyczaiłem i ja swoich tych upodobań nie zmienię. Po prostu. Cześć Andrew, siemka. Czas gdzieś śniadanko, kąpiel i powoli zbierać się do wyjścia z domu, bo ile można tylko w ten komputer siedzieć i klikać. Długo. Ale jeżeli zdecydowałeś się wyjść z domu, no to pogratulować decyzji, silnej woli i kurczę, miłego dnia. W takim razie Grzesiu życzę. Jeżeli jesteś aż tak ambitną osobą, żeby ruszyć dupę z domu, to gratuluję serdecznie. Bo mi się nie chce. Ja co najwyżej mogę głowę za okno wystawić na jakieś 15 sekund. Max. Żeby wiesz, mi się fryzura nie popsuła. No bo to tak powinno być, a ludzie mnie za to hejtują, że co ty pierdolisz, tam jest góra, a nie lewo. A ja mówię, tam jest lewo. Sam jesteś góra. Halo, policja. Krapik. Dwa resy, nic poza tym. Śmieć. Movement speed, jeden res, śmieć. Trzy resy, życie craft table i mamy manę. To jest już ciekawy hełm. By the way. Jego sobie od razu wycenimy. Ta tarcza też jest ciekawa, też sobie ją wycenimy. On wyszedł z domu, nie ma co się produkować. Ta, najlepiej olać, prawda? Jak wychodzisz z domu, to nie jesteś moim przyjacielem. Idź stąd, chatwu. Nie no, żarty Grzesiu, żarty. Nie zdecydowałem, ale muszę. To jest słowo klucz. Muszę? Nie znam takiego słowa, stary. Nie mam takiego słowa w słowniku. Tutaj sobie dokraftujemy resa, ale dokraftujemy sobie tego niższego, nie tego wyższego za 4 alchy, tylko tego niższego. No i wszedł 2 od perfa. Res. A z racji, że mamy chaos resa, a co po niektórzy... Graty Szymonie za Essence of Horror. Wow, 3 esencje, o ty skurczysynie, 30 chaosów za sztukę, skurwol, 100 chaosów wyrwał za, what the fuck, nice. Z racji, że co niektóre osoby patrzą na chaos resa, to pod tym kątem wycenimy sobie hełm, czyli total resy mamy 77, tak? Więc w okolicach 70 total resów szukamy. Jeżeli chodzi o chaos res, to minimum 20 wartość. I... O, przepraszam, w okolicach 50 do życia również taki hełm będziemy szukać. Więc 4 statystyki, poetrate się otwiera. I takie hełmy nie są drogie. 1, 2, 4, znaczy... Zobaczcie, jeżeli rozbieżność cenowa zaczyna się od chaosa, spoko. Później mamy 2, 4, 5, 5, 6 chaosów, więc żeby nie zaburzać tej całej ekonomii, sam w sobie hełm wystawimy za 500 i niech on sobie tutaj leży. Można z domu wychodzić? No nie wiem, ja wystawiam głowę za okno, jeżeli... Mówię mamie, czy tam tacie, rodzicom ogólnie, że idę na... Idę się przewietrzyć, to wystawiam łeb za okno, zdan na 15 sekund, szybka fajka i jazda. I tyle. To jest mój spacer codzienny. Karamba, za 3 cejmo pójdzie max. A jak sprzedam za 5, to jesteś 5 zł w plecy, stary. Okej, jeżeli ten hełm sprzedam za 5 chaosów. A teraz tarcza. Mamy jakiś tam cold damage, chociaż za bardzo nie brałbym go pod uwagę, aczkolwiek... Frostbolt, Cold Snap, Freezing Pulse, pod tarczę cały czas jest grywalny, a że pod CI jestem w stanie dokraftować tutaj Energy Shield za 2 chaosy, dość od 56 do 74 rola, ja dokraftuję to. Wejsło mi 70,
Zróbmy teraz ją 20 quality. Ja bym wystawił za 20C. No ale ty się nazywasz Janusz. Więc nic w tym dziwnego. Ja bym zrobił ją tutaj 20 quality. Ona ma 250 energy shieldu i jakiś crit chance for spells. I pod tym kątem będziemy sobie daną tarczę sprawdzać. Powyżej 50 crit chance for spells, a powyżej 240 energy shieldu. I to wszystko, tak? A i jakiś cold damage. Spróbujmy pod tym kątem, ok? 10, 70... Co kurwa? Aha, ale tu mamy, zobaczcie jakie wartości mamy. Cold damage'u 75. A tu mamy wyższy crit chance for spells i bardzo wysoki cold damage. I sporo energy shieldu. A teraz wyrzućmy ten cold damage. I zostawmy tylko energy shield plus crit chance for spells. Bo kasta typowa pod casterów. A 2, 3, 5, 5, 5 chaosów. Ja nie jestem Januszem, więc hełm... Za ile ja tam mówiłem, że wstawimy czat? Pamiętacie może? Jestem na sprzedaż za 13 chaosów. No jeżeli miała tylko S-a, to zrobiłeś dobry deal. Jeżeli miała jakiś crit chance for spells, dodatkowy spell damage, bądź wysoki life, bądź wysokie resy, to zrobiłeś faila, bo myślę, że byłaby warta więcej. Jest psem na spacer, pies na balkon i jest spacer. Znaczy, cześć Piotrek, siemaneczko. A propos spaceru, no mam znajomego, który z pieskiem, znaczy takim małym, nie rottweilerem, tylko jamnikiem, tak? Jego rodzice bardzo lubili jamniki. W momencie, kiedy jego spacer wyglądał tak, że on wyszedł przed klatkę, pies się wysiusiał i od razu go wrzucał do klatki, do domu, aby jak najszybciej wyjść z domu i mieć wyjebane, to mnie bolało. Hełm za 500, okej. Okay. Janusz tu janusuje, za 14 chce wystawić, kurwa. A, czyli hełm wystawiamy za 5. I tarczę za ile? Ile ta miała ta tarcza? To aż mi serce krajało, kurwa, no. Tarcza też za 5. Albo nie, z racji, że mamy cold damage, a spele są grane, to wystawimy ją za 10 i będziemy czekać na odzew kogoś. Zobaczymy. A chuj, może wyjdzie. Może się sprzeda. Przepraszam za przekleństwo, ale czasem się samo z siebie wymyka. Janusz, zdobywca, władca chaosów. Chaosów? Przez ów, a nie chaosu. Gemy quality tutaj. To za ludzi, którzy mają malatańczyka? I pies nigdy w swoim życiu nie był poza domem. Puszczają go tylko na taras, Janusze. Znaczy, w pewnym stopniu zgadzam się tutaj z właścicielami, bo jeśli nie miał do czynienia z otwartą przestrzenią, no to może się jej bać, tak? Tak samo, jak ty byś mieszkał 10 lat w komórce, bądź w jakimś zamknięciu w pokoju 2x2, a 2x2 metry, a potem wypuściliby cię w miejsce, gdzie wchodzą ludzie, na przykład na rynek krakowski, to byś osiwiał i byś zwariował. Później by cię zamknęli w psychiatryku, a historię dalej możesz sobie sam dopisać, bo tak by było. Takich ludzi to młotem. No pewnie, że tak, no. Dlatego ziomek wisi mi jeszcze 200 zł, które mi kurwa nie chce oddać, głupi siusiak. Cześć wibratorku, całuję rączki, a nawet stópki. Dzień dobry. A możemy wychodzić, to trzeba mieć drzwi wyjściowe, a niektórzy mają tylko wejściowe. Ale ty masz wirus dobry humor dzisiaj. Masakra. Dobra, zdrówko czat. A co się z muzyką stało? Dobra, muzyka gra. Wszystko gra. Tu mam jakieś fragmenty, to sobie cyk, pochowamy tutaj. Polecimy sobie Shapera. Kto jest za tym, żeby polecieć se Shapera? Zginąć ze dwa razy, ale polecieć se Shapera. Może dropniemy jakiś profit. Wiecie, Zeta, ja bym mu tego psa zabrał za to, że nie chce oddać.
Widzisz. Ja też, no ale wtedy było, czułem się źle, bo sam miałem pieska, latlerka wtedy. Jeżeli ja nawet wychodziłem z pieskiem, to chodziłem ze znajomym, nie ze znajomą, ze znajomym, aczkolwiek gejem nie jestem, żeby nie było. To wychodziliśmy na taki dłuższy spacer. On miał... poczekajcie, czekaj, to nie był owczarek niemiecki, to nie był Shih Tzu. Goddammit, nie pamiętam rasy teraz, żeby wam powiedzieć. Jaki to był piesio? Chyba, że pstryku jesteś na streamie, to możesz napisać. To my wychodziliśmy na taki godzinny, dwugodzinny spacer. Ja ze swoim tam kundelkiem, można powiedzieć, a on ze swoim. Chociaż jego piesek był dużo większy niż mój. Mój to trzęsł dupą, jak już 15 minut był na dworzu, czy 10 minut był na dworzu, to było takie blu. Po piasku mi to chyba zostało. Że już, no nie mógł, ale biegał, cieszył się tą wolnością. Nie, to nie był Shih Tzu. Nie, Janusz, to nie był Shih Tzu. Ja coś ciekawego w patchu 3.6. Nie wiem, jeszcze nie przeglądałem, Gregu. Więc potrzebuje ruchu. No pewnie, tak samo jak człowiek, no. Dlatego naprawdę wkurwiam się, jeżeli widzę, na przykład wyjdę sobie na balkon, easy fajkę zapalić i widzę, jeżeli ktoś wyprowadza psa przed klatkę, żeby tylko się odlał i zanosi go od razu do domu po to, aby jak najszybciej wyjść z domu na jakąś imprezę, to ja takiemu człowiekowi najprawdopodobniej, jakbym go spotkał ponownie na ulicy i bym był w trzeźwy umysł, to bym strzelił mu w mordę. I powiedział za to skurwielu, co nie? Nie, no bo tak nie można. Dobra. Gin tam, ziomek. Bo tak się nie da. To nie był Shih Tzu, owczarek niemiecki. Nie pamiętam, jaka to była rasa. Wiem, że piesek wabił się... wabił się... O kurwa. Czekajcie, na A, Aza, Aza, to była Aza, pamiętam to jak dziś. Super piesie, by the way. Super piesą. O! The fuck is this shit, dude? Dobra. A propos Maltańczyka. Sam mam codziennie spacer, miałem 2 km jest normą. Pies to nie papuga, żeby w domu cały dzień siedziała, a ręce padają. No właśnie, cześć Stelarek, siemaneczko. Headhunter, ojejku. Gdyby mógł tylko spać, gdyby to była Liga Nemesis, to... Człowiek, obiecuję ci, że wypiłbym pół litra na hejnał, jeżeli spadłby mi Headhunter. Potem oczywiście poszedłbym spać, ale przed tym, zanim poszedłbym spać, to bym go wypierolił do Bendora. Shih Tzu to boss w Mortal Kombat. Wolałem Tekena, Janusz. Wolałem Tekena. Aczkolwiek wiem, że ty jesteś człowiekiem starej rasy, ty wolisz Mortal Kombat, tajwańskie wycinanki, a ja wolę Pokémony. Różnimy się, przykro mi. Zapak mi w przerąbaniu drewna do później. Trzymaj się, Tofi. Trzymaj się, miłego przyjacielu. Nie, w bloku. Ja miałem latlerka przez 12, kurt, 11, 10, 11 lat. 10, 11 lat. Aczkolwiek wiecie co? Przyznam się bez bicia, że moja siostra częściej z nim wychodziła niż ja. Ale mieliśmy osobne łóżka, spokojnie. Jeżeli chodzi o to, gdzie piesek spał, to raz spał z moją siostrą, raz spał ze mną. Nie wiem czemu. Czemu? Był taki... orientacyjnie, seksualnie była dziwna moja suczka. Ale to kto co woli, kto co lubi, prawda? A to zależy, Janusz, od pieska.
Są jakieś problemy z rzucaniem speli na PS4, prawda to? Nie. Jak ogólnie ta gra na PS4 się sprawuje? Zaje kurwa biście, Kamilu. Żadnych lagów, znaczy lagów jest mało. Jak obejrzysz sobie poprzednią transmisję, to zobaczysz, jak u mnie to działało. Ja nie narzekałem dosłownie na nic, jeżeli chodzi o lagi. No by życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek. Coś w tym jest. No ale myślisz, że piesek zna takie pojęcia? Zna takie teksty? No! Lecam owczarek, owczarki. Miałem 15 lat, owczarka i naprawdę mądre psy. Znaczy mój pies też był mądry, jak zawsze wiecie, jeździliśmy na działkę. Na wieś do mojej cioci, bo stamtąd miałem pieska. Perła się nazywała, tak by the way, jeżeli kogoś to interesuje. To mój pies był tak mądry, że niezależnie, my oczywiście byliśmy w pewnym stopniu osobami, które, znaczy ja, moja mama, mój ojciec, które lubiły grzyby zbierać i zawsze psy nam towarzyszyły, bo zawsze to była jakaś pewnego stopniu rozrywka. I jak gdzieś coś żeśmy troszkę dalej odeszli, to się tylko wołało, Perło! I cyk. Nie wiem, tam było żyto, pole, cokolwiek. Trawa po... Czekajcie. Po kolana. No plus minus. No wiecie, jak małe są latlerki, prawda? To są pieski, które dosięgają do 15-20 może centymetrów wzrostu. I były w stanie skoczyć na pół metra po to, aby zobaczyć, gdzie jest pan, albo usłyszeć, skąd jest to krzyczenie, wołanie, czy szczekanie, tak jakby, tak? No ja pierdolę, to mi się tak zajebiście podobało. Psy są mądre, koty są głupie. Dlatego streamerek z kotami nie szanuję. Znaczy, szanuję pod pewnym względem, ale nie lubię. Dobra, Shaper, już. We need to close this. Ja się spiec w rodzinie, bo jak ze Śląska. Ale to mówię, to zależy już tam o trasy kiełbasy, no. 9. Może kurwa się nie wyjebie. Ja psy ogólnie lubię i chciałbym mieć psa, jak już tam wiecie, sam sobie zamieszkam. Tylko wtedy jedyny problem będzie z tym, kto będzie z nim wychodził na dwór, jak ja będę w robocie. To jest jedyny problem. Bo powiedzmy, że dziecka się jeszcze nie dorobiłem. A jeżeli kobieta również będzie pracowała, to kto będzie z tym pieskiem wychodził? No bo na pewno nie dziecko, tak? W wieku tam 2-3 lat. Nie oszukujmy się. No, zależy jaki pies, bo ja celuję Rottweiler to jest chyba to duże takie, co ma duże kły, tak? Duże zęby i tak dalej. Jeżeli chodzi o rasę, jeżeli ogólnie chodzi o pieski, to szanuję strasznie te, jak to się nazywa, huskie. Kurwa, to są psy. Kiedyś mój sąsiad, który mieszka pode mną, miał takiego zajebistego huskiego. Człowieki, co to było? Ja z tym pieskiem mogłem konie kraść, ja nie potrzebowałem kobiety. Wystarczyło, że widziałem tego psa i od razu, no, what the fuck. Było coś pięknego. O! Aski mają te fajne krystaliczne oczka. Z psów to tylko suki. Nie no, policji to ja nie lubię. Nawet jeżeli jest to suka, to tak średnio, wiesz, Janusz? Bo nie sikają na drzewo. Okej. Okay. That was she said. O, wiecie? O, dobra.
Dobra, żyjemy. To mam trzy koty i psa. Sunie Golden Barriera. Znaczy ja nie wiem, czy to jest bardziej duży pies, czy mały. Ja bardziej gustuję w małych. W małych pieskach. Znaczy przyzwyczaiłem się po prostu do piesków typu latlerek, czy... Czekaj, chihuahua? Chajula? Jak to się na te małe pieski mówiło? Chyba chihuahua, bo chajula to jest połe. Chyba chihuahua. Bo jeden z moich sąsiadów też miał takiego pieska, którego zawsze lubiłem głaskać, jak byłem młodszy. Tak, wracając do tych starych czasów. Chyba chihuahua to nie była chajula. No takie szczurki, mój wujas właśnie mówił na mojego pieska. Na mojego pieska szczur, a nie perła na przykład, nie? Nie mówił po imieniu, tylko mówił: ty szczurek, chodź no tu. Tak było. No, strzelaj tymi kulkami, a teraz ginie. Bo już drugi raz nie zdążysz strzelić, prawda? A chuj, nie strzelisz. Dobra. Małe psy to lepiej kota mieć. Nie, bo kot stary spierdoli. Ja mieszkam na czwartym piętrze. Jakbym zostawił otwarte okno, to wiesz co by kot zrobił? Wyskoczył. No proste. Więc ja wolę mieć pieska. A i tak, słuchajcie, moja siostra do tej pory nie wie. Mam nadzieję, że mnie, Gosiu, nie słuchasz. Ale moja siostra... cały czas... Cały czas myśli, że... nasz piesek... Że tak powiem, został uśpiony. Goddammit, swordzika mamy. Kurwa macie. No dobra, swordzik nic nie warty. No, stało się niestety inaczej. Trzeba było uśpić, bo miał raka, dobra, długa historia. Który większe rozmiary mają. Znaczy, ja nie wiem, jak ty tam, plama, nazywa swojego penisa. Mój się tam szczur nie nazywa. A jak ja widziałem te rasy kotów, łyse to fuj jak szczur prawie. Chodzi ci o jakieś, czekaj, egipskie? Egipskie chyba koty. A sobie wygoogluję, czekaj. Egipski kot. Google grafika. A grafika, nie żadne kurwa OLX-y i tak dalej. Nie, to nie są egipskie koty. A nie, plus minus o takiego kota ci chodzi, tak? Czekaj, tu mam donację, tu mam to, tu mam muzykę, tu mogę ci pokazać. O takie coś ci chodzi. Jakbym kurwa takie coś zobaczył na ulicy, to bym pierdolca chyba dostał. Naprawdę. Sfinksy, dokładnie Andrew, sfinksy. Ja bym pierdolca dostał, jakbym takiego kota gdzieś na ulicy zobaczył. Ja bym go za szczura wziął, chyba. No goddammit, jak można mieć takiego kotołaza w domu? No ja pierdolę, halo policja. No, nie da się. Cześć master, siemanko. Głaskałabym, weź przestań. Opisu nie czytałem. To już lepiej rysia złapać w lesie, no kurczę. A propos łapania zwierząt. Kiedyś nasz znajomy przyszedł z inicjatywą... Ojejku, jaka słaba rolka. Ty, 40 osób za ten mieczyk. Całkiem nieźle. A kiedyś znajomy przyszedł z inicjatywą, no bo gdzieś tam... Czekajcie, musimy jakiś staż tam wolny zrobić na salę. Dowiedział się, że gołębie są w opór warte. Wziął od dziadka taką, wiecie, taką... Czekajcie, jakby wam to... Nie mam pojęcia na to. W to, co się gołębie łapie. Takie na kiju i na końcu zakończone taką pajęczyną, tak jakby. No wy będziecie wiedzieć, o co chodzi. Nie człapka, tylko... no whatever. Coś takiego. I my ewidentnie żeśmy kurwa na to poszli.
Znajomy powiedział, że żółty gołąb, biały gołąb jest warty w okolicach 200 zł. Wiecie, jak u nas na osiedlu się ludzie rzucili na łapanie białych gołębi? Ja pierdolę. Każdy latał z człapką po osiedlu i szukał gołębia. I było tak jak w tej bajce. Łap gołębia, łap gołębia. Nie wiem, czy pamiętacie, nie pamiętacie. Wystawimy sobie tego Sworda za 40 chaosów. W dupę niech se leży. Na tym tradzie, bo linkować go nie zamierzam, a pod mele w tej lidze również nie zamierzam grać. No coś... Dokładnie, coś ala siatka na motyle. Czego ludzi straszysz takimi stworami? Ja mam rączki tutaj, Guildmaster. Ja mam rączki tutaj. A czy jak będzie już po Exile-konie, te wankety nam będą zostaną zrobione publicznie? Nie wiem, Gregu. Cześć, Mystic. Siema, mordo. Siemaneczko. Dobra bajka. No, oglądałem. Jak było się młodym, to się oglądało. Łap gołębia, łap gołębia. Było i tam taki typ na helikopterze, na tym, w samolocie latał i łapał te gołębie. I nigdy mu się nie udało. Fajna bajka, by the way. Bo bym się napił, bo mam kaca, a nie chce mi się iść do sklepu. Piekar, ja mam coś na twoją dolegliwość. Uwaga. Uwaga. Słuchaj. O ty kurwa, musiałem ci zrobić na złość za wczoraj. Musiałem, przyjacielu. Sorry, ale musiałem. Cześć, Pawle, witam. Pozdrowienia z uczelni. Pozdrów znajomych. Siemaneczko, cześć. Cześć, rybak, siemka, wbijam na drugą przerwę. Bardzo mi miło, przyjacielu. Bardzo mi miło, siemaneczko, witam serdecznie. No dobra, co teraz robimy, by the way? Bo Alby jeszcze nie mamy. Na mapce Koloseum mamy Zanę, na Underground River mamy... A na Underground River mamy paliwo. Chodźmy po paliwo, może pobiegamy sobie troszeczkę po kopalni. 14? Jest, mam Underground River. Dzięki wielkie za... No i mamy subskrybenta, bądź subskrybentkę nową. Ojejku, przepraszam. Aż się ulało. Dziękuję, Pawle, za suba. Witam serdecznie, siemanko. O nie, i mam focha. Foch przejdzie. Bo wiem, że ty Savage jesteś i Salty Boy. Ja? Dlaczego? Nie. Ja jestem beginner friendly cheap. Znaczy może nie cheap, ale beginner friendly. Może tak. Teraz nie baga, krwi wymaga. Co najwyżej możemy się napić piwka i pograć sobie dalej. Ja już nie piję, kac po sobocie dopiero wczoraj mi przeszedł. Czekaj, mamy środę, sobota była, wtorek jeden dzień wstecz, poniedziałek 2, niedziela 3, czwartek 4. To stary, to ty Guildmaster, kurde, bardzo twardy człowiek jesteś, bo wypiłeś aż według moich obliczeń ze 4 piwa, jeżeli 4 dni miałeś kaca. Kat przejdzie, ciąża też. No z tym troszeczkę gorzej. Ale myślę, że dla chcącego nic trudnego. Dobra, tu mamy Fizz Elemental Reflect, ja tego, znaczy zrobię, ale nie tę postacią, więc zrolujmy sobie mapkę przyjazną. Endurance Charge, ekstra damage'u nie ma, więcej rare mobów, no to chodźmy na to. Nie, ja jestem beginner friendly. Bez przesady. Go Nemezis. Nie! Ja sram na Nemezis moda. Znaczy może inaczej. Mnie Nemezis mod w tej lidze nie interesuje, ponieważ... Znaczy ogólnie mnie nie interesuje, bo sam pasek Headhunter jest dla mnie wart tyle, co moja była. Czyli nic. A i tyle. Artisan. O nie, Ice Nova! O! Przyjemy.
Więc ten pasek jest dla mnie mniej... Więcej warta jest dla mnie obroza dla mojego przyszłego kota niż ten pasek. I tyle. Dam 5 mirrorów, to bym mógł nosić ciążę. Janusz, jesteś pewny? Pamiętaj, że ja na standardzie mam tyle karencji, żeby te 5 mirrorów skompletować. Ale muszę się zastanowić, czy chciałbym dziecko, które wyjdzie od ciebie. Znaczy ogólnie z ciebie. Czy chciałbym się nim zajmować? Znaczy ogólnie nie, staram się nie hejtować dzieci i tak dalej. Bo dzieci mnie lubią. Biorąc wgląd na chociażby moją siostrzenicę, którą serdecznie pozdrawiam. Jak będziesz tego młoda słuchała, albo nie wiem, moja siostra, to tam wiesz, ucałuj młodą, żeby nie było. I nie dawaj jej telefonu, bo telefon to zło. A, nie mogę korzystać ze speli, bo mam silence, nie! Pff! Noż jasna cholera, no. A, minus 10. A co robi ten Nemesis mod? Nemesis mod daje ci możliwość wykraftowania, szczęsowania bądź dropnięcia paska Headhunter, który jest bardzo drogi na lidze. A ludzie pod niego grają, bo jarają się nim jak nie wiem, dziewica kotletem mielonym, no. Dla mnie ten pasek jest przeterminowany, dlatego staram się o nim w ogóle nie wspominać. Cześć Mateuszu, witam. Siemka. Dzieci mnie lubią, ja zresztą dzieci też lubię. Ej, no nie bądźmy tutaj Trynkiewiczem, halo policja. No po prostu wiecie co, ja mam jakąś tam kumpelę, która ma na ten moment małe dziecko i nie wiem, ono ma ze 2-3 lata, może teraz 3,5, bo przez jakiś czas, okres czasu ich nie widuję. No i młoda w momencie, kiedy mnie w pewnym stopniu widzi, to może nie do końca klei się do mnie, ale lubi mnie, tak? Lubi się ze mną bawić. Lubi sobie ze mną porozmawiać, podyskutować. Tam o pierdołach, zazwyczaj o słodyczach, no bo wiecie, dzieci lubią słodycze. Tak samo jak Kiena lubi gangbangi, tak dzieci lubią słodycze i na takiej zasadzie utrzymujemy kontakty. Znaczy, że dzieci lubią słodycze, a nie że gangbangi, halo policja. Bez przesady. No spokojnie. Okej. Okay. To niezłe X, kurwa, da. Naprawdę. O, 6 socket. Więc ja tam się z młodymi z dziećmi dobrze dogaduję. Bez żadnej kappy, prawda? A więc jednak. Ej, to twoje słowa, to nie moje. Postawimy sobie tu portal, żeby nie zginąć. W razie gdyby, to idę na ryby. Okej. Weź mi mistrzu powiedz, jak cię subować jak na Twitchu. A ty dalej nie dajesz cukierka. Znaczy, wiesz co, masz opcję wspierania mnie w sposób taki, że co miesiąc tam 15 zł przelewasz mi i masz ekscytujące, zajebiste motki na czacie i tak dalej. A możesz to robić w sposób taki, że wchodzisz sobie na kanał, wchodzisz sobie w opcję i masz tutaj coś takiego jak... tutaj, o, Gaming YouTube z opcją wspierania. Wchodzisz se w to i masz tutaj kanał koło subskrybuj, masz wesprzyj. I tam możesz kupić tak zwaną subskrypcję miesięczną, która będzie cię kosztowała w okolicach tam 15-17 zł z prowizją. Na takiej zasadzie. A emotki dostępne aktualnie u mnie na czacie, to... Można korzystać z takich emotek,
Już ci je wysyłam. Jeszcze jedną mogę dodać z racji, że mamy 9, a nie 8 wspierających. Takie emoteczki. Nie umiem złączyć tego. Idę zobaczę. Bo tam trzeba, nie wiem, przez konto bankowe bądź kartę. Nie wiem, kurwa. Ja to po prostu włączyłem. Dla was. Bo zanim ja odbiorę tak jakby pieniądze z tego, to muszę mieć jakieś 400 zł zaoszczędzone, aby móc z synka czy czegoś takiego wypłacać. Nie wiem, nie interesuję się tym aktualnie. Na PC to zrobię. Znaczy no, miło, miło. Jeżeli na PC to zapraszam na transmisję wieczorną w okolicach godziny 20-21, aczkolwiek jeżeli będziemy na PS4, to powiadomienie się nie wyświetli. Więc radziłbym to robić w momencie, kiedy ja jestem na PC-cie i widzicie te wszystkie sceny typu nie wiem, o, tutaj to i tak dalej, nie? Bo to są wszystkie moje sceny na OBS-ie. Więc wtedy, bo na PS4 ja nie mam tak zwanej kontroli nad tym. A wracając, jak mogę dać ci suba? Aha, to właśnie ci wytłumaczyłem, bo subskrypcję możesz kliknąć taki magiczny, czerwony, duży guziczek. I tyle. W ten sposób również mnie wspierasz i jest mi bardzo miło, że udzielasz się na czacie. I nie chcę ci słodzić, bo to trochę pedalsko brzmi. Więc no, na telefonie nie działa jakaś lipa. Nie wiem czemu. Ja mam tylko telefon stacjonarny, więc proszę mnie za to nie obwiniać. A dosłownie taki fajny masz głos, kappa. Cieszę się? Cześć Lufres, siemaneczko. Mam pytanie, na jakiej stronie mogę wymienić inny z orbami Divine Orb za chaosy? Opis streamu, Mateuszu. Dobra, moi drodzy, z racji, że jest to moje szóste piwo. Oj, przepraszam. To pogramy sobie dzisiaj do godziny 14 plus minus. Dlaczego? Bo tak. Wow, plus 10k speedu na rękawiczkach pod physical. Pogramy sobie plus minus do 14, bo potem muszę wytrzeźwieć. Przespać się, a następnie pograć trochę w Pawo w Exile, no bo kim bym nie był, gdybym nie zagrał. No a wieczorem oczywiście transmisja będzie. Jeszcze 12 nie ma. No jak nie ma 12, stary? No dobra, za 5 jest. Oj tam! Pierdolicie farmazony. Nie znacie się. Piwa nie piłem przez dobre 2 tygodnie, kurczę. Nie można się napić raz na miesiąc, no... Cześć Przemo, siemanko. Jak handlować itemami na PS4? Tak, trzeba mieć premium Stash Taba, a jak dokładnie to ci nie wytłumaczę, bo aktualnie nie mam pada w ręce. Więc będzie mi ciężko. Tutaj wcześniej Magik napisał, jak zwał, tak zwał. Jak zwał, tak zwal. Chyba raz na pół godziny, no chyba ty. Radości kupię bogów, euro osłowie się pomyli, będę znowu głosować przeciw Akta 2. A co ja mówiłem wczoraj na temat Akta 2? Proszę cofnąć sobie transmisję do wczoraj. Ja mówiłem jedną rzecz, że oni tego nie przepchną. Jeżeli oni to przepchną, to ja przepchnę Kienę. A jest to raczej niemożliwe, bo ona ma już męża. Halo policja. Na Belfry mamy Zane, by the way. To jest 14. Belfry mamy. To przepchniemy Belfry, nie ma problemu. Jest to nierealne. Jednym słowem, jest to nierealne. Elemental weakness extra damage. Może być. No to są tubany stare. I wiecie, ile oni hejtu dostali z racji, że ta ustawa została przepchnięta? Kilkadziesiąt tysięcy spokojnie. Maili na zasadzie chuj wam w dupę i blablabla i tak dalej. To nie obrażając oczywiście nikogo. A czyli poetu pay to win na PS4.
Nie zgodzę się z tym, ponieważ bez trade'u i tak można mieć lepsze itemy niż ktoś z trade'em. Nie, Poe nigdy nie było pay to win i nigdy nie będzie, nie będzie pay to win. Rób bolidy na Poe bez trade'u. A co to za problem? Stary, ja na lidze 3-miesięcznej byłem w stanie zrobić nawet Right Neus Fire'a, chociaż nie wiem, czy kiedykolwiek grałeś po Terefa i wiesz, jak się dany build buduje. Byłem w stanie... Byłem w stanie zrobić Right Neus Fire'a bez żadnych itemów i ten build był w stanie zrobić naprawdę wiele, bo byłem w stanie ustać sobie Shapera. Tako, on walił slama, a ja sobie stałem i śmiałem się mu prosto w twarz. Czekajcie, bo tędy wyszliśmy, tędy musimy iść. Więc da radę. Da radę. Po prostu trzeba troszeczkę czasu w gameplay zainwestować. Still Stain Exile. Cześć Zana. Witam kochanie. Co tam? Jak tam? Co masz za ma... Uuu, legendary mapeczka. O kurde. Waltemple! O! Idziemy na Waltemple. Nawet się nie zastanawiam. Idziemy. Tylko postawimy sobie tu portal. I skończę czytać czat. Trade to podstawa. Nie zgodzę się z tym. Grałem z trade'em, grałem bez trade'u i muszę ogólnie wam powiedzieć, że bez trade'u grało się dużo lepiej niż z trade'em. Bo człowiek się mniej wkurwiał, bardziej patrzył na itemy. No identyfikując itemy nie patrzał na to, czy dany item da radę się sprzedać, tylko na to, czy on jest użyteczny i pod jaki build jest dany item użyteczny. A to jest bardzo duża różnica. A, ale sekunda, z tego co rozumiem, to na PS4 można korzystać bez stasów, kupować z marketu jedynie nie można sprzedawać. Tak, zgadza się. Mhm. Daj White Temple, ale chcesz wirus? Ja nie wiem, czy ona zwalowana była. No chodź panie wirus, ja pana wezmę. 10 zł. chodź. Trade Poe to tylko ułatwienie. Zgadza się i do tego chciałem nawiązać, Piotr. Na początku trzeba mieć kompa. No tak, no bo to nie Diablo, stary. Diablo Immortal nie ma. Tutaj trzeba mieć komputer. Koniec, kurwa, kropka. Była zwalowana. No to chodź, wirus. Czekaj, na Discord wejdziemy może. Wirus na pewno siedzi na Discordzie już. Zdrówko, czat. A nie, nie ma wirusa. A, jest, wszedł, ale widziałem cię, byłem pierwszy. Byłem pierwszy. Cześć, wirus. Byłem pierwszy. Na pewno nie ma ale refleksu. Bla. Piłeś coś? Nie ma, ale reflektu nie ma. Znaczy ja też nie, chyba nie ma, nie wiem. To wy widzieliście, kurwa, ten, a nie ja. A, 38 lajków tylko? Cześć, Jakuby, siemaneczko. Nie powinno być ale reflektu, ale może być z czasem. Cześć Hiszpan, siema za kolak. Ta, z czasem misja. Dobra, ciągle czas stać. Jaki mam DPS? Wiesz co, ciężko to stwierdzić mając custom kryta, bo na Cyclonie mi pokazuje DPS-u 4700. Ale ja mam inne skille podłączone do tego. Ja po prostu mój DPS oceniam na zasadzie: zabijam? Spoko. Nie zabijam? Coś trzeba zmienić, bo coś jest źle. Na takiej zasadzie. Dobra, chodź pierw, nie wiem, lewą stronę, tak jakby. Rozwalimy jedną, weźmiemy drugą. Ja mam nadzieję, że papi udało się tego 6 linka zrobić, bo tam wpierdoliłem wczoraj 60 fizzingów. Skąd? Jeszcze nie. Kurka wodna. Ale was close. Kilka razy tam 4 na 6 wejszło. No dobra, misja skończona, bo tam jakaś chujowa karta spadła. Ale tak czy owak bym wyczyścił sobie całą mapeczkę na spokojnie.
A ja gram na 20 FPS w lagach po milisekund. Teraz trzeba pobierać na kompa. Znaczy ja gram na PC-cie, żadnych lagów nie mam. Grając na PS-ie również nie mam lagów. No i nie muszę pobierać, więc to jest jak, w jakimś stopniu plus dla mnie. Ale nie, w POE warto się wkręcić, żeby nie było, nie reklamuję tutaj gry, za to mi nie płacą. Ja po prostu jestem dziwnym człowiekiem i se gram w gierkę komputerową, a wy ją w gruncie rzeczy oglądacie. No i chyba tyle. Czekaj, dawaj bossa. To jest bossik, a i tak będziemy musieli cofnąć, żeby całą mapę wyczyścić. Dobra, żeby nie było, postawimy sobie portal. Dobra, uwaga, bijam. Ajajaj. Co to było? Ojejku, wirus minus 10. Ojojojoj. Temu mnie tam wpierdala to? Nie wiem. Ale kurwa, co to było za jazda, ej. 10 sekund i bossów nie ma. Easy game. Dobra, idę dalej, możesz czyścić sobie. No, easy. Dzięki za łapkę. Dzięki. Ja grając na poprzedniej lidze, na jakiej, która te stworzyłem, gdzie więcej resów i life'a niż na normalnej lidze. Można? Jak najbardziej. Jakubie, by the way, u mnie to jest norma. U mnie to jest norma, że osoby oglądają, ale lajków nie zostawiają. Mnie lajki nie interesują, osoby o tym wiedzą. Że liczby to są tylko puste liczby i tego się trzymajmy. Czabron ci dropnął. Gratuluję. Brawo, mi też. Wczoraj. I zlinkowałem go na 6. Ale jeszcze się nie sprzedał. Wystawię go zaraz za 7 eksu, bo mnie on denerwuje. Nie muszę wydawać 2,5 exalta. Znaczy, jeżeli stać się na to, żeby spróbować i zainwestować w 6-linka, gdzie 6-link, gdzie zwykły, może inaczej, zwykły szawron kosztuje 2,5 exalta. 6-linkowy kosztuje 7. Więc teoretycznie, patrząc na to, że fusingi są w okolicach 270, fusingi są w ratio 200, do exalta 270 czy 200, no powiedzmy 250, bo jest mi łatwiej matematycznie to przeliczyć, a za exalta, no to inwestując 4 exalte torby w szawrona, to jest tak zwany gambling. Jeżeli zlinkujesz w 1000 exalte, w 1000 fusingach, kurwa jak to się odmienia, whatever. W 1000 fusingach, czyli 4 exalted orbach, szawrona, to jesteś exalt do przodu. Ale to jest gambling. I to możesz sobie zrobić. Aczkolwiek, jeżeli ci nie wyjdzie, to proszę pretensji nie składać do mnie. Na pewno nie u mnie. Skądś filter wziąć? Z Google. Never sync filter wpisać w Google. Cześć Remku, siemanko. Jak się na PS4 grało? Zajebiście. Po prostu grało się zajebiście i na pewno jeszcze wrócę na platformę PS4, żeby sobie tak pograć. W sumie to laba nie skończyliśmy i chciałbym go skończyć, bo wywaliło mi jakiś błąd i nie mogłem się ponownie połączyć. Ogólnie byśmy mieli dalej transmisję z PS4, no ale cóż, mamy z PC-ta, no i musicie to zaakceptować. Co ja mogę? No bo tak jak SSF, nie? SSF naprawdę, Arturze, SSF tryb szanuje w opór. Grałem, przegrałem masę czasu w tym trybie. Grało się fajnie. Ludzie aczkolwiek narzekali na to, że o, nie masz tego, zrobisz taki build, czy gdzie nowy build, zrobisz nowy i tak dalej, i tak dalej. Ludzie narzekali na to, bo niektórzy ludzie lubią oglądać build, który fajnie działa w endgame'ie, bądź co chwilę oglądać nowe buildy, które dają radę bić endgame. Dlaczego?
No bo jednak taki jest zamysł gry ogólny. Aczkolwiek są również osoby, tak jak Hiszpan za kolak jeden rudy, że jemu nie zależy na tym, żeby cały czas oglądać endgame, no bo w pewnym stopniu, w pewnym momencie dojdzie do tego, że o dobra, tu dajesz radę, chujowy stream, dobra, idę stąd, nie? Elder Burial Chamber, nice one. Więc są różne tak jakby grupy osób, do których dany strumyk dociera. Jeden lubi oglądać endgame i buildy endgame'owe, a drugi lubi oglądać coś, gdzie człowiek się męczy w czymś. More than 50. Dobra, nie... A, wiem gdzie, widzę, tutaj, widzę. Dlatego będę musiał w tym czasie robić mapki poza obszarem, to mi nie zniknie. Jeżeli kilka mapek, kilka bądź kilkanaście mapek zrobisz i olejesz Eldera, to on ma szansę po prostu spierolić tobie z Atlasu. Nie musi, ale może. Znowu siedzi o 10% cofłem. God damn it. To jest Sylar, siemaneczko. No gratuluję D. HS, tak? DAS? DAS, HS, HSP. Kurwa, masz tak ciężki nick, że ja pierdzielę. Cześć Remku, siemka. Witam. No w ogóle jestem chory i zawsze jak mi się nudzi, to ty jesteś moim ratunkiem. No to bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Ale my akurat mamy takie dziwne godziny streamowania z rana i wieczorem. Więc co ja mogę? Co ja mogę? To nie moja wina. Redgar nie jest jego ojcem. Moim? Jest. Moim drugim ojcem. Nie wiem czy wiecie, ale w Polsce jest takie prawo, że można mieć dwóch tatów. I ja mam właśnie dwóch. Jednym z nich jest mój tato. A drugim tatą jest mój ojciec, czyli Redgar. Tam jeszcze nie byliśmy. Czy syny, ja wam tu dam. Dobra, 20 mopków. Lubię słuchać Kaplika i jego drugiego taty Redgara. Ale zauważcie jedną rzecz. Może powiem to za bardzo po pijaku, aczkolwiek... jedna rzecz. Redgar też uwzględnił to w swoich streamach i jeden z jego widzów również, że w Path of Exile, przynajmniej na YouTubie, jeśli się ogląda kogoś, i ta druga osoba wejdzie do tej pierwszej osoby na stream, to jest tak, że ta pierwsza osoba, bądź ta druga osoba pomaga pierwszej, bądź ta pierwsza pomaga drugiej. Te osoby się w jakiś sposób wspierają, że my nie gryziemy kotów, nie nadajemy sobie. Ej, Redgar jest głupi! On robi poradniki i nie ten coś tam, bla 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 bla. Nie, właśnie tutaj jest odwrotnie. Że my staramy sobie pomagać i tak jak ja w jakiś sposób staram się w pewnym momencie może nie Redgara promować, no bo o kurwa, bym zginął. Nie mam takiej władzy, nie mam tam 20 tysięcy subskrypcji na Path of Exile, nie? Gdzie Redgar ma, nie wiem, 1000, 2000, 3000 reklamować, ale staramy się na przemian siebie w jakimś tam stopniu promować, tak? Bo mi też ludzie piszą, że hej, jestem od Redgara. No, fajnie, cieszę się, nie? I cieszę się również, jak wchodzę do Redgara i ktoś mi pisze, cześć Kaplik, znam cię, widziałem cię na streamie. To jest naprawdę miłe. Więc tutaj żadnego darcia kotów ani z mojej strony, ani ze strony pana... God damn it, pana Leszka nie ma. Po prostu nie ma. To jest taka miłość braterska do Path of Exile. Jestem świadkiem, a będzie jechał. O! Jestem świadkiem.
Ale nie chowy. Nie, 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 to jest naprawdę bardzo kurwa miłe. Cześć, Ronkie, siemanko. Halo, czaty. Co za zakładka graficzna do Metina 2, jak ona się nazywa? Nie ma tu żadnej zakładki graficznej. Jakbym cię nie znał, to bym powiedział, że zakładką graficzną jest twoja stara, ale nie, ja z tych tekstów po prostu wyrosnąłem. Więc tak nie powiem. A, ten Ksazak nie umie grać w POE. Znaczy, nie chcę oceniać kogoś. O! Oj, przepraszam za wydarcie mordy. Kto był u mnie na streamie, kto rozmawiał ze mną, Krzazaksa również szanuję. Jest to spoko mordka. Aczkolwiek nie oglądam. Gdzieś tam subuję na YouTubie oczywiście, ale materiałów z POE nie oglądam za bardzo. Więc jakiegoś tam bardzo dużego wpływu na kolegę nie mam. No i Ksazaks ma według mnie osoby, które po prostu boostują go pod kątem wiedzy. Strasznie fajnie mu tłumaczą to wszystko. Kto jest u niego na streamach, to wie co, jak, gdzie, po co i dlaczego. Aczkolwiek no wiecie, że ja nawet nie mam tyle czasu, aby u każdego na streamie spędzić godzinę. Nie mam. Ja jestem człowiekiem bardzo aktywnym, że zamiast oglądać transmisję na Twitchu, wolę sobie wystawić łeb na 15 minut przez okno i zaczerpnąć świeżego powietrza. Karcioszki, mapki. Elderbury, Alchamberka se polecimy. Jak dropnie The Doctor, to obiecuję, że komuś z was go oddam. Na tej mapce, ale tylko na tej mapce. Nie ogólnie, tylko na tej mapce. Gamy quality tu. Dobra. Cześć Sanci, siemanko. Nie chcę sprzedać eksa po taniości. Czego? Tego? Nie mam. Nie posiadam. Trzymam wszystko w chaosach. Pilar. Ja pierwszy raz grałem SSF na lidze, którą ty stworzyłeś i byłem w szoku, jak dało się wykapować resę i live. Widzisz, Arturze? No bo my mieliśmy ligę, która bazowo na starcie miała minus tam chyba 20 ul resów. I taką ligę ponownie stworzymy, ale to będzie liga hardkorowa, w której będzie można wygrać normalnie pieniądze, bądź nie wiem, koszulkę Paweł Exile albo Atlas, który posiadam aktualnie na biurku, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Więc takie nagrody spoko, nie ma problemu. Będzie taka liga hardkorowa, w której będzie chodzić o to, żeby zabić Shapera. Ta liga będzie polegać na tym, żeby właśnie zabić Shapera. Ale to jeszcze myślę, że jakieś 2-3 tygodnie normalnej ligi miną, zanim daną ligę stworzymy. Cześć, Kuniak, siemka. Ale nie, tutaj Piotr nie ma co porównywać mnie, osoby, która gra ze 20 tysięcy godzin w POE, względem Ksazaksa, którego może inaczej, który zaczyna dopiero z przygodę w POE. Bo dla mnie Ksazaks to jest w pewnym stopniu, może nie rywalizacja, ale przyszłość. Przyszłość Pawłów Exile. Spoko, aczkolwiek ja się tą rywalizacją nie przejmuję, bo wiem, że osoby, które wolą słuchać mnie, i tak będą słuchać mnie. A co robią na boku? To czy walą konia, kozę, kobietę, nie wiem. Chrzani mnie to. Naprawdę. Jeżeli przyjdą na stream, to znaczy, że coś im się podoba. Jeżeli przyjdą pierwszy raz, zostawią suba, bądź są również osoby, które rzucą pierw jakiegoś donata 5-10-złotowego, następnie wrzucą subskrypcję, to mnie bardzo cieszy, bo w pewnym stopniu jestem w stanie zarazić kogoś czymś. I to mi się strasznie podoba. Cześć, pan Kracy, siemka. Mam na zdanie Putrid Cloister, ciężka to mapa jest. Tak, ciężka, bo masz 5 kursów na sobie, aczkolwiek tam lecą mapy, znaczy karty. Karty z bossów. Masz 3 tak jakby stage bossów, tak jak na Adziri. Masz Vale, Trio i Adziri. Tak na Putrid Cloister masz 3 razy do zabicia grubą Wiktorię. Ale nie musisz całego życia jej brać i zabierać. Ile są tam karty? Więc to jest mapka bardziej RNG. Do mnie też nie zaglądasz. Ale Bulu!
Bulo, na ten moment ja wiem, że przekonywałem cię do Twitcha, że coś tego i tamtego. Wirus, coś ty robił w moim hideoucie? Nic. Halo, żeś wyszedł dopiero. Ja widziałem. Coś ty tu robił. Tu nie ma Patrycji, córy, nie musisz tu szukać, spokojnie. Próbowałem RNG ukraść. A, takie buty. Takie buty, kurczę. Cześć Fullmetal, siema mordo. I czekajcie, na czym ja skończyłem? Bo miałem swój wywód dokończyć. Nie, a propos porównywania. Co oglądasz? Spinka Studio. Oglądam. Ale tylko tego. Tych trzech knypów. Trzech tych knypów. Oglądam. To oglądam. Reszty nie oglądam. Czekaj. Bulu, a propos, przekonywaliśmy cię tam z Pinim do Twitcha, przeszedłeś na Twitcha, aczkolwiek no ja byłem w 100% pewny, że ja na Twitchu dostałem unbana, niestety tego unbana nie dostałem, dlatego zostałem na YouTubie. I dlatego nie zaglądam, bo każde moje kolejne konto robione na Twitchu jest od razu banowane. Dlatego do ciebie, stary, nie zaglądam. I to nie jest żadne widzi mi się czy coś, tylko po prostu z góry narzucone na inną platformę. Dlatego sram na Twitch, chuj im w dupę i hatfu i 10 zł, no. I tyle. I tyle mam do Twitcha. Mnie zaraziłeś tą chorobą zwaną PoE. No i Rud, bardzo się cieszę, bo co stream, co dwa streamy, ja cię widzę na czacie, jesteś osobą aktywną, która chociaż się wita. I to jest dla mnie plus. Niektórzy mogą siedzieć tutaj, niektórzy u Redgara, inni u Ksozaksa. No, zgadza się, ja nie mam tego za złe komuś. Niech sobie siedzi, gdzie sobie chce, tak? Wspiera tego, kogo bardziej szanuje, bardziej lubi, bądź myśli, że dana osoba ma potencjał. Ja nie nagrywam poradników, bo się do tego, kurwa, po prostu, za przeproszeniem, nie nadaje. I tyle. Chociaż wiem, że gdybym usiadł do tego na streamie, złożył sobie temat, gdzieś tam na drugim monitorze coś wypisał, jakieś tam, wiecie, dodatki, to ja bym to zrobił. Ale tak, żeby samemu z siebie się za to wziąć, ja próbowałem kilkukrotnie i mi to, kurde, nie wychodziło. No to co ja mam zrobić, no? No nie nadaje się, koniec, kropka, dziękuję, dobranoc, no. Tak samo, jeden z was nadaje się do typowego walenia konia, a drugi nadaje się do podrywania kobiet, no. No jeden zrobi jedno, drugi zrobi drugie. Ej, tak obie osoby będą się szanować, jeżeli gdzieś w realnym życiu się spotkają. No proste. Winsu, ja nie jestem naprawdę przekonany co do PoE streamu. Wczoraj o godzinie 17, 18 godzinie, czekajcie, napiję się zdrówko. Wczoraj o godzinie 17-18 byłem na Twitchu i osoba, która, słuchajcie, zasłynęła ze streamowania Diablo 3, miała 25 osób na streamie, chociaż ja też nie uważam się za jakiegoś wybitnego streamera, bo bardzo często pierdolę po prostu nie od rzeczy i sobie tak ogadam sam do siebie, bo czat jest nieaktywny, ale whatever. Miała 25 osób na Twitchu na grze Path of Exile. No to tylko świadczy to o... Oj, detonate. Świadczy o tym, że może nie platforma jest słaba, ale nie ma po prostu streamerów, którzy w jakimkolwiek stopniu dorównują innym streamerom z YouTube. Bła. Tutaj nie obrażając oczywiście Bulu Dantowskiego, który no jego przygoda z Twitchem, mam nadzieję, że się nie zakończyła, aczkolwiek no ma kolega przerwę. Ja podrywam laski z walonym koniem, no i super walić do plakatu, też zawsze masz jakieś zajęcia, chuja wcięcie też zajęcie, Hiszpan, więc co złego to nie ja, a co dziwnego to moja mama, tak? Też takie powiedzenie znam. Wow, 15, super. Więc co kto lubi, co kto woli, Hiszpan się w tańcu nie pieroli.
A, na Facebooku, nie, wiesz co, nie chcę się zagłębiać między dane platformy, bo wtedy człowiek się gubi. Jak już włączyłem opcję wspierania na YouTubie i tak miałem przerwę tam półtora miesięczną, bo w pewnym stopniu wróciłem do życia realnego przez jakiś tam czas, ale miałem taki epizod w swoim życiu. Nie chcę się teraz zajmować innymi platformami. Ja sobie mogę o tym poczytać, ja mogę sobie poprzeglądać tam streamy tego typu, ale przerzucać się, panie Przemku, z platformy na platformę nie chcę, bo wtedy traci się widzów. A idąc tokiem rozumowania youtubera bądź streamera, bo ja się nazywam streamerem, nie youtuberem, to tracić widzów równa się tracić pieniądze. Taka prosta logika, prawda? Chociaż jak większość z was wie, większość, nie mówię o wszystkich, ale o większości, pieniądze to jest rzecz nabyta. Wow, no wskocz, tu kurde, przepraszam. Tutaj, bo tu są jeszcze potwory. Okej. Ale poradniki nie są twoją mocną stroną, ale masz wiedzę praktyczną, potrafisz przekazać ją na streamie. Znaczy, ja wiem, dziękuję za mnie słowa, Guildmaster. Ja wiem o tym, ale wiele osób zarzuca mi to, że na przykład wirus, dziad... O kurwa! Damn it. Nie, ja nie potrafię przełamać się, odpalić sobie tak jakby OBS-a wziąć. Zobaczcie, kliknąć tutaj, rozpocznij nagrywanie. Wyłączając transmisję, ja tego robić teraz nie będę, tak? Ale mógłbym włączyć transmisję, rozpocznij nagrywanie i zacząć dawijać na jakiś temat. Nie, ja tego nie umiem. Po prostu, nie wiem, jestem dziwnym człowiekiem i może o to chodzi, żebym ja nadawał transmisję na żywo, a nie wiem. Pokazywał, udawał w sieci jakiegoś kozaka. Nie wiem, to jestem ja. Tyle. Ja tak nie potrafię. O, czekajcie chwilę. Czekajcie sekundkę. Co my tutaj mamy? Karix 13310. A... subujcie mnie. A, dobra, whatever. A czemu zostałeś zawieszony? Ukryj na kanale. Cyk. I banicja poszła. I zestrzelony kolejny. Próbują wejść jako alternatywa na Twitch. Tak, zgadza się. Jeżeli... słuchaj, to są tak zwani Janusze biznesu. Jeżeli ja wymyśliłbym platformę na randkowanie, na przykład strona www.kaplik.sextv, i zacząłbym ją reklamować, że tam są same Wiktorie rude, dobre, zajebiste w łóżku kobiety. Nie pytajcie, skąd to wiem. No to nie zarejestrowalibyście się? Zarejestrowalibyście się. A rejestrując się, byście w pewnym stopniu dawali mi z tego pieniądze, no bo wyświetlenia dają pieniądze w internecie. Prosta logika, proste rozumowanie. I tak to działa. Więc to jest wszystko tak zwany marketing. Kaplik weźmie.pl. No nie, no bez kapły, stary. No ale myślę, że swoim głosem ze trzy Wiktorie z czatu to byłbym w stanie do siebie przekonać. Na takiej stronie. Ale lepiej płakać w Mercedesie niż w Fiacie. A to zależy. To zależy. Ja nie mam na przykład prawa jazdy i czuję się z tym zajebiście. Bo chociaż jestem pewny, że nie rozpierdolę się samochodem na pierwszym lepszym skrzyżowaniu, tak jak mój znajomy na przykład, który aktualnie siedzi w bransolecie na chacie i chuja może z domu wyjść. Ło! Pokczam za kartę, 50 do przodu. Ogień na mapę, a nie marzysz. No czekaj, no ogarniam sobie czat, włączam Atlas. Atlas jest pod G jak Grażyna. A paliwo mamy na Hydrze. No i na Hydrę się przejdziemy. Pomimo tego, że jest to Guardian, ja Hydrę sobie kupię.
Bo tam jest paliwo, tak to dzisiaj wieczorem, jeżeli nie udałoby się, moi drodzy, odpalić Lair of the Hydra. A nie udałoby się odpalić transmisji z PS4, to polatamy sobie chociaż kopalnię. Whatever. Rzuć linka do tej strony z rudymi. A jesteś pełnoletni? Czemu potencjalnie pokazuje tylko jakieś 6 kill pointów? Naprawdę? Aż sprawdzę. Sprawdzę ci to na wizji. Sprawdzałem przed chwilą, oba działają i pod DS-a i pod Life'a. Coś musiał kolega źle kliknąć albo jakąś starą wersję, bo oba może ma, nie wiem. No to musiałeś popierdzielić coś, przyjacielu. Musiałeś coś popierniczyć. Okej, tu jest czat. Okej. Ta strona mi się podoba. www.kaplikweźmie.com.pl, przepraszam. Fajna stronka. Ja to nie zawsze oglądam w formie podcastu. Jacko się słucha i dużo się uczy przy okazji. Dziękuję, Pelfore. Dziękuję, to miłe. Naprawdę, to miłe. A teraz dajcie mi sekundkę, ja sobie zapalę, kupię sobie mapkę i be right back. Dobra, jestem. Mamy Sellera za 22 chaosiki, mapeczkę. Jaką klasą buildem gra? Znaczy, nie mam w ogóle czatu. Podeślij mi link, zaraz sprawdzimy. Jakim tam bolidem ziomek gra? Thank you so much. Czekajcie, włączymy portrade. By nam tu nie pikało nic. Brolik pisze, dzisiaj 200 C do przodu, tyle co przez całą ostatnią ligę nie miałem. No, gratuluję! I teraz zastanów się, Brolik, co się dzieje w momencie, kiedy wystawiasz item za 200 chaosów, ty go sprzedajesz, ty się cieszysz, a osoba kupująca cieszy się jeszcze bardziej, bo zrobiła cię w chuja. Bo item, który sprzedałeś za 200 chaosów, był warty 500 chaosów. A? I co wtedy, przyjacielu? A, dobra. Twitch Ach Crying. To ja znam Ach Cryinga. Czekaj. Palimy sobie gole na drugim monitorze. Kanał jest dla dorosłych, tak. Czym on gra? On gra Winter Orbem, stary. To jest Winter Orb. A jaka dokładnie koncepcja? Nie mam zielonego pojęcia. Ale chyba elementalistka. Pewny nie jestem. Najprawdopodobniej elementalist Winter Orb. Jedna strona taka z jakiejś laskarzystej gówny. Ej, weź nie krać. Kobieta to mnie zabije. Może taką stronę naprawdę stworzysz? Może. Ale nie będzie ona przeznaczona dla facetów, sorry. Cześć. W sensie, jaki bolid mogę zrobić za 250 chaosów? Nie wiem. Selfcast. Czekaj. Na lewą rękę, bólu. Na lewą rękę. Taki bolid. A kiedy lepiej wziąć skill punkt 1 HP i zaczyna jest przebiegać? Według mnie na 70 levelu, jak masz itemy. Jest dużo osób, które w PoE zajmują się zarabianiem właśnie w taki sposób, że szukają coś taniej i sprzedają drożej. Tak. Ale na takie osoby na przykład ja nie zwracam uwagi. To sam z siebie generuje swoją złość na takim i takim etapie, że wkurwia się, że ktoś cię, nie, moskamował, wkurwia się, że ktoś cię nazwał siusiakiem. Denerwujesz się wtedy, jeżeli sprzedasz item za 5 chaosów, a item jest warty 100 chaosów.
Ale na to trzeba samemu się tam gdzieś uodpornić. Właśnie coś tak myślałem, że tak jak mnie zachęciliście przez PS4, że szukam czegoś konkretnego tym buildem. Ja gram na Winter Orba, po prostu. Jeżeli masz z tym problem, Masakrator, wejdź sobie, posłuchaj, wejdź sobie na Poe Ninja, czekaj, nawet ja sam sobie wejdę. Wejdę sobie na Poe Ninja. Cyk, przerzucę wam to na ten monitor, żebyście wszystko widzieli, no bo aktualnie nie pokażę wam drugiego monitora, bo tam widać co nieco za dużo innej kobiety. Wejdźmy sobie w sekcję Go to Builds, następnie wybierzmy sobie nie Ligę Synthesis, a Ligę SSF Synthesis i Winter Orba. O, cyk. I jeżeli gracie na przykład elementalistką, kliknijcie tylko elementalistki. Tu mamy buildy plus minus kilku osób. Jeżeli nie chce wam się szukać fajnie opisanego buildu, który sam możecie w jakiś sposób przerobić, zrobić, whatever. Ja bym wziął Winter Orba, który ma 5800 życia, 80 tam tysięcy damage'u na Winter Orbie. I teraz sprawdźmy, na jakich itemach gra osoba, która ma ten 90 któryś level. Patrzcie, itemy na solo self-foundzie. Takie ma itemy. Cyk, pyk, spell damage, jakiś cold damage to spells. I tyle. Hełm rare, klata rare, rękawiczki rare, wszystko rare, 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 rare. Kurwa, brzmi jak żaba. Whatever. Drzewko, cyk, gemy, cyk, ma pięciolinka, nie ma sześciolinka. Zobaczcie, że ziomek ma 92 level sobie na spokojnie na SSF-ie bił. I co kurwa, daje radę? No daje radę, gra akrobatykę, gra face akrobatykę, czyli defensywę, gra elemental overload, co jest znakiem tego, że nie gra podkryty. Macie drzewko, cyk, elegancko, dziękuję, dobranoc. Szukacie i macie. Jaki build polecasz na Synthesis? Opis streamu. Gdzieś może poe przetłumaczone na polski. Tak, widziałem w swoim śnie. W sensie wszystkie questy, lore, książki i tak dalej. Niestety nie, Przemku. Nie widziałem. Cześć, Zenot. Siema, Rudy. No i co? Czat się zatrzymał. Kurwa, siusiu mi się chce. Myślałem nad Caustic Arrowem. Bo to bardziej silne. Czemu nie? Ale sam z siebie Caustic Arrow, ogólnie sam gem Caustic Arrow bazuje na jak najwyższym levelu gemów. Więc sprawdź sobie łuk plus 3, plus 1 do all gemów, plus 2 do bow gemów na poetrazie. I wtedy taki endgame, totalny endgame będziesz w stanie robić. Ale czekajcie, bo podniosłem rękę do góry i stwierdzam, że muszę ogolić pachy. Damn it. Fajnie, że się podzieliłeś. Tą informacją, nie? To się bardzo cieszę. Będzie lepszy teraz. Wycenisz mi item, spierdalaj zero. Ale zdrówko wasze mogę się napić, więc zdrówko. Dojdź do łazienki jak ci się chce. A co, czeka tam na mnie twoja kobieta, czy jak? Nie, sorry. Wróć. Dammit, ja nie jestem chamski przecież. Polecimy sobie w takim razie tą hydrę, walniemy sobie to paliwo, ogarniemy. Może coś fajnego się po tym paliwie pojawi, nie wiem. Zobaczymy. A, nie no. Gram tym trapem, a potem robię od 5 wieczorem nowego builda. No, sprzedawaj w czwartek same itemy, nie graj, będziesz miał jakieś karencje na kolejny bolid. Ja tak zrobiłem z Shattering Steelem. Mówiłem, nie będę go sprzedawał, ten build jest w stanie zrobić Uber Eldera, ale w momencie, kiedy Uber Elder dostał buffa, tam o 10% szybszy, wiesz o co chodzi. Został zwiększony, ja go zabić nie mogłem. A to go wypierdzieliłem za przeproszeniem w cholerę i sprzedałem i zrobiłem sobie kolejne. I tak od jakiegoś drugiego buildu jestem w stanie sustainować sobie currency. Chociaż Bulzebub to Bulzebub, Rudy zawsze będzie narzekał. Więc co zrobisz? Nic nie leci. Nic nie leci. Jak się nie gra, to nie leci. Mi wczoraj czwarty szawron spadł, którego połączyłem na siedmiolink i zaraz go sprzedam za 7 Exalted Orb, bo jestem Januszem biznesu. Na siedmiolink? Sześciolink. Znaczy zrobiłem sobie sześciolinka. No, mówiłeś, że połączyłeś na siedmiolinka. A, przepraszam. Literówka słowna. Za dużo alkoholu. Kappa. Co, ty już walisz w pas? Co? Już
dzisiaj? Lejesz do basa? Do baku, tak. Od 6:30. Czy to zawodnik? Nie zawodnik, po prostu no chciałem się napić. Znaczy chciałem sobie, może inaczej, chciałem sobie poprawić humor grając w PS4. Na PS4 i tak jakoś wyszło, że zamiast 2 piweczek zrobiło się 6 piweczek. To moja wina? Nie, to wina Fanwika, który wczoraj za tę pieprzoną Anglię wysłał mi 300 zł. A potem poprawił piekar wysyłając kolejne 300. Halo policja. O, Iron Ding, cyk. Nie, dla mnie piwo nie jest jakimś alkoholem, tylko może nie też rozkręcaniem imprezy. Po prostu mam dobry humor dzisiaj. Dlatego tak się jakoś czuję. Tyk. Gdzie mam flaszkę na bleeding? Tutaj. Przepraszam, chłopaki wczoraj dosłownie polecieli w totalny kosmos. Kiena, mam dla ciebie wibratorek. Taką dużego mieczorka. Jakbyś chciała, była chętna, to zapraszam. Sam znasz mój nick. Damy się. Ile trzeba wydać ekspo na tego SSL, żeby cały content robić? Ale live czy Energy Shield? Bo to jest różnica. Na live'ie 10 eksów, Energy Shield 15. Ale to jest totalny minimum, gdzie musisz znać mechaniki bossów. Wiedzieć, jak się poruszać na danych bossach. Bo jeśli tego nie znasz, to nic ci nie da to, że masz gear za 500 Exalted Orbów, bądź... Nie wiem, siedziałeś pod biurkiem Chrisowi Wilsonowi, bez urazy oczywiście. Nic ci to nie da. Musisz znać mechaniki, bądź mechanik się nauczyć. Wyuczyć. Energy Shield. 20 Exalted Orbów według mnie. Tak między 15 minimum... 15 a 25 eksów na Energy Shieldzie. Między 10 a 15 pod live. Według mnie. Siema, cześć Dawidku, siemanko. Tam w buildu sprawdzałem i można zrobić imprytę z Quantem poprzez Beast Crafting. Tak, da się. Wiem, bo mam ten Beast Crafting, więc może taniej mnie to wyjdzie. Może, aczkolwiek tak czy tak w pizdu stracisz. Znaczy, może inaczej, może nie stracisz, zainwestujesz. Czy stracisz? Tego nie wiem. To już będzie zależeć typowo od RNG. No are you fucking mad? God damn it, no. 70% było. Gdzie ty tak dropisz te szawrony? Na mapie. Wczoraj mi akurat z Ivory Temple te 14. 13, 14 spadło. Zdrówko, chat. Który będzie bardziej safe? Energy Shield, ale Energy Shield będzie droższy. Piwo to moje paliwo, no to zdrówko. Cześć, Arakru, siemka. Belzebub pije ze mną? Tak, za mnie do roboty pójdziesz. Gdzie? A co to? Tam większość ludzi chodzi. Umarło. A to co się w donate'ach wysyła, tak? Tak. To o to chodzi. Ja myślałem, że to za darmo, że to na ulicy rośnie, kurde. To mogłoby. No takich palmach, tak jak na Jamajce. To nie? Na Jamajce to rośnie coś innego, to co pieniądze to można mieć. Bólu. O! Kurwa, w pizdu jego mać. Dobra, żyjemy. Kurwa, szwiczka dała głos swój. God damn it. No niestety, 20 rip, ale nie patrzę na to, bo ten level sobie po południu dobija. Więc ezy.
Jak użyć Dancing Duo Derby Sword, żeby dwa takie stworki się kręciły, wiesz o co chodzi? Znaczy, wiesz co, możliwe, że chodzi o to, abyś rozdziewiczył ten miecz. Po prostu rozdziewiczył miecz i poczytał, jak one się skalują, może stakują, albo w jaki sposób się respią. Bo ja wiem, o który sword ci chodzi, ale do końca pod niego nie grałem, więc więcej ci na ten temat też nie powiem, stary. Fragmenty. Ty polecę się jeszcze na jednego shopera. Chyba. Którą mamy godzinę, tak by the way, żebym wiedział, który stream skończyć. 12:40. No, to jeszcze z półtorej godzinki. Gdzie to wyczytać? Wpisz sobie duo derwisz, albo znajdź tego sworda na poewiki i tam będzie przepowiednia na rozdziewiczenie miecza. Jak wejdziesz sobie w te przepowiednie, bądź w rozdziewiczony całkowicie miecz, przeczytaj statystyki i tam będzie napisane. Jak zrespić, bądź co zrobić, aby zrespić. Ja tylko podlokowałem na razie Sajona. Jak mogę resztę postaci odblokować, to znaczy Elementalist. Masakrator, już czyli wysyłam linka. Nie odblokowywujesz postaci, bo to jest drzewko ascendencji, czyli dodatkowe coś do czegoś. I tutaj trzeba wpisać w Google Labyrinth Poe. I tutaj wychodzi ci taki link do Gamepedii, czy Poepedii, jak zwał, tak zwał, proszę bardzo, proszę spenetrować jak swoją żonę i będziesz wiedział, o co chodzi. Cieszyłbyś się, jakby na drzewach rosło piwo? Nie, ponieważ nie jestem alkoholikiem i raz na jakiś czas walnę sobie piwko. Ja bym się cieszył. To byś się cieszył, no. Znaczy, ja też bym się cieszył, bo... Zacząłbym w domu hodować jakąś zieleń w końcu. Więc coś w tym jest. O, kurwa, siedzę w gaciach na tym. Mi się dupa przykleja do fotela. God damn it. To znaczy, że ból zamieniał się w ciebie chyba. Kolejne wyzwanie. Lecę pograć. Wyznanie. Jego wszystkim strasznego. Trzymaj się, Mastrik. Miło było cię gościć na streamie. Mam nadzieję, że zostawiłeś jakiś ślad po sobie. Kurde. No dobra, chodźmy trochę do kopalni, czaty. Chodźcie, popenetrujmy troszkę kopalnię. Zabijmy bossa. Co najważniejsze, no bo boss nam się zrespił. Tam, jabłka jem raz na tydzień, a cieszę się, że rosną. To znaczy, że jeszcze nie dorosłeś. Nie dorosnąłeś? Nie dorosłeś, nie dorosnąłeś. Nie wyrosnąłeś, o może tak. Bez urazy oczywiście, Fenfor. To są żarty, ja lubię żartować, lubię, po prostu lubię żartować. Lubię, jak ktoś się ze mnie śmieje i lubię w pewnym stopniu być wyśmiewanym. Idę sobie do roboty. Gdzie? O, tam gdzie większość ludzi chodzi. I zwariował chyba. To dodaj na mapę, może tam większe XP jest coś. Nie, tam tylko ten, currency robisz. Currency robisz. No to chuj, to nie chcę. To ja wolę w kopalni. Miłego dnia, Bulzebub. Trzymaj się, siemka, cześć. Ale do 22 trzeba przeżyć, na razie. No, będę. Będę, zapraszam na stream. A tak by the way, jeżeli ktoś by nie wiedział, wracaj na YouTube, Bulu. No, na razie to tam jakoś idzie, nie? Idzie jakoś? Nie czekam, aż mnie zbanują albo coś. No to zaproś mnie na transmisję, to zaraz cię zbanują. Nie ma problemu, ja ci mogę to zagwarantować. No właśnie. Mówię, ja często i tak wspominam o tobie, więc mówię, ja chodzą też te limaki i tak dalej, więc... Tak. Limaka to banuj od razu. Wiesz co? Powiem ci jedno, zanim pójdziesz do roboty. Limak to jest taki skurwysyn. Ja ci podeślę na PM-ie, mam rozmowę, gdzie rozmawiałem z taką Japonką, co nie? Ona się udzielała u mnie na czacie, była spoko babką i rozmawialiśmy sobie na Facebooku. Następnie moja rozmowa z nią na Facebooku została przerobiona gdzieś w Paincie, Photoshopie, whatever, na to, że ja wysyłam jakieś obrzydliwe rzeczy jej, typu, no, nie wiem, na C, na H, na chuj i tak dalej, i potem opublikowana gdzieś w internecie, nie? Taka, może nie z niej była kurwa, ale ogólnie zarapajmów i tak dalej, bo wiem, że oni w tym palce maczali.
Dlatego nie mam szacunku dla osób streamujących na Twitchu, niektórych osób streamujących na Twitchu. Wiem, że wy tu jesteście i dziękuję za nabijanie hajsu, za nabijanie wyświetleń, kabum! Tyle możecie mi zrobić. Więc... Uciekam, jak coś do wieczorem pogadam. No spoko, w razie co do wieczora, cześć! Da się grać, wydawać hajsu w tej grze, da się grać, ale jest to ciężkie. Jest to po prostu ciężkie. Nie jesteś alkoholikiem, bo piwa na drzewach nie rosną. Nie? Kurwa, całe życie w błędzie. To dlaczego ja dzisiaj gruszki ciąłem toporem? Jak w Metinie. Halo, policja. God damn it. Whatever, zdrówko czat. Idziemy do kopalni, troszeczkę sobie pokopiemy, powalimy. Może uda się ten level dobić. Cześć Belzebub. Miłego dzionka w pracy. Niech ci szybko mija. I do wieczora, stary. Ale dobry kasztelan. Taki nie za ciepły, nie za zimny. A wiesz co, pokażę ci coś. Tylko czekaj, z racji, że ja jestem bez koszulki, to kamery wam nie pokażę, ale czekajcie sekundę. Czekaj, kurwa, bo ta kamera na mnie steruje. To tak nie może być. Pokażę wam coś innego. Czekaj, tam jest... No dobra, tam jest akurat monitor mojego ojca, ja jestem gdzieś tu. O, gdzieś tu mnie widzicie. Kasztelan powiadasz? Czekaj. A co to? Co to? Tak, to też jest kasztelan, przyjacielu. Tylko kasztelan, więc zdrówko jak najbardziej. Czekajcie, bo ta kamera jest za ostra, jakby mi pokazała mnie i to jeszcze bez koszulki, to by kobiety na zawał padły, a tak być nie może. Więc... cyk, pyk, pyk, wszystko działa. Widzieliście słońce? Widzieliście, jaką mam aktualnie pogodę? God damn it. To jest coś po prostu pięknego. A, ja gram bez wydawania hajsu i potwierdzam, jest to ciężkie. Aczkolwiek da się grać. Da się grać. Ta gra jest trudna po angielsku, chodzi mi o skille. Streaker Official jest ciężka, aczkolwiek jeżeli mój prawie 60-letni ojciec dał radę sobie ogarnąć tę grę. Jest wirus, zresztą, nie wiem, na Discordzie jeszcze z nami? Chyba jest. Jest wirus. Wirus też jest starszą osobą, nie mówię, że starym dziadkiem, ale starszą osobą i dał radę również ogarnąć tę grę, to myślę, że ty w wieku dorodnym, takim rozkwitającym w wieku larwy, dasz również radę. Aha, Wojtal pisze, na tym się wychowało. Trochę sprytu, trochę oglądania streamów. I trochę logiki. Google Translator i da się skleić to wszystko w całość. A słuchajcie, kiedyś nie było takiego czegoś jak chociażby Open Help Panel. Tego nie było, to zostało, nie wiem, pół roku temu dodane? Jakoś tak, dwie ligi temu. Gdzie macie pierdoły, naprawdę. Srutututu, srutututu, srutututu. Nawet animacje, kurwa, więc jak czytacie komiksy, czy oglądacie komiksy, no bo nie rozumiecie języka angielskiego, to czegoś się dowiecie. Tak samo jest po WoW Exile. Powiedz mi, jak ta strona do tego miecza. www.kaplikrobidobrze.com. Polecam serdecznie. Tak, w rozkwitującym wieku, o to mi chodziło. Zdrówko, czat. Dobra, piwko się skończyło. O, słodkiekuski.pl. Tak, zapraszam serdecznie na tę stronkę. Na co ci Open Help Panel? Ja nigdy tego nie używałem. No bo ty jesteś dilduś. Życia. Tak samo jak impotent. A jaka stronka do tego mecza? Nie wiem ogólnie, o co ci chodzi. Byś musiał inaczej sprecyzować swoje pytania. Pogoda zajebista, ale i tak w poe trzeba grać. O co, ty miałeś w planach wyjść na dwór? Pojebało cię za przeproszeniem, Mateuszu? Jak gra się bez wydawania kasy, to raczej jednym buildem ciężko grać na handel, więc coś może lepiej SSF. Ale da radę grać! Da radę grać SSF, da radę grać normalną ligę. Nie ma z tym żadnego problemu!
A my sobie zejdźmy trochę w dół w tej kopalni. Bo ja chcę lecieć jak najniżej. No, kurde. O, dobra. O, a z racji, że tutaj mamy bossa, to do tego bossa w pierdolosa sobie dojdziemy. A tylko... Halo, policja. Jak dojść? Tu, dołem. No i mam nadzieję, że tutaj będzie przejście. Tu. Więc lecimy. Strona do miecza. Nie wiem, nie znam strony do miecza, serio. Sorry. A, to strona do miecza to wpisz w Google po Ewiki i tam nazwę miecza wyszukaj. No i trup robię strona do miecza, okej. Okay. Bo do miecza to się u nas kiedyś mówiło... Wiecie, jak ja miałem 16 lat, to do 15-latek mówiliśmy do miecza, a wiecie o co chodziło, prawda? Kiedyś tak było. Aby w POE grał się przyjemnie, wystarczy ze 100 ziko wpłacić kilka zakładek plus karencji tap i jazda. Zgadza się, Azenot. Dlatego, no... Na PS4 wydałem tyle i tyle. Znaczy nie ja, ojciec, ale... Ale dokładałem się na zakładki, żeby nie było, że syn marnotrawny. Halo, policja. Ale zaczynałem grać, to dwie ligi przegrałem bez wydania jednej złotówki, więc da się. Da się, na pewno da się. Jakie dalwy tu masz? To jest mój najniższy, a w tym momencie jesteśmy na 299 delwie. I postaramy się lecieć w dół. Dancing Dervish. Nie? Cos Primalis. Nie wiem, czy będę wieczorem, o ile live zrobisz. Live będzie, ale nie wiem jeszcze z której platformy. Czy będzie to PS4, czy będzie to PC. To zależy. U mnie transmisje zazwyczaj zaczynają się o godzinie 7-8 nad ranem, kończą się o godzinie 14-15 i zaczynają się w okolicach godziny 20-21 do godziny 2, no 1-2 nad ranem. Nie chcę tutaj oszukiwać, że od 1 do 3 czy coś, ale plus minus teoretycznie praktycznie. Zdrówko Patos. Zdrówko wasze, gardło nasze. Dawajcie, wypijemy jeszcze, bo przez ostatnie... Jaki mamy dzisiaj dzień? Dzisiaj mamy środę czy czwartek? Środę. Przez ostatnie 3-4 dni leczyłem masakrycznego, za przeproszeniem, nie kaca, ale chorobę. Więc przyszedł taki dzień w moim życiu, że w końcu jestem w stanie pierdolnąć sobie za przeproszeniem piwo, bo ja nie bluźnię to zazwyczaj. Ja staram się używać języka ludzkiego. Jeżeli komuś to przeszkadza, sorry. Naprawdę, ale zapraszam wtedy wieczorem, zobaczycie, że ja jestem człowiekiem bardzo kulturalnym i nie bluźniącym. Dzięki Mazuro za subka, witam serdecznie, siemanko. Jak z zębem? No właśnie z zębem jest taka historia, że wczoraj byłem u dentysty. No i dentysta, byłem tam 5 minut ogólnie i dentysta mi powiedział, że mam jakieś zapalenie jamy ustnej, czy zapalenie jakiegoś tam zęba, dziąsła, whatever, nie wiem, średnio go słuchałem, szczerze mówiąc. I twierdził, że ja potrzebuję, że tak powiem, czasu, aby wyrwać zęba, ponieważ on też nie będzie się narażał na to i wyrywał mi zęba w stanie tak jakby zapalnym. Więc wypisał mi lek, za wizytę ściągnął tam hajs ode mnie, jakiś tam whatever, nieważne ile. No i muszę się do niego zgłosić na, nie wiem, piątek chyba mam wizytę zapisaną na godzinę 14:40, 50, jakoś tak.
przepisał mi antybiotyk, ja ten antybiotyk sobie biorę, aczkolwiek nie wiem, jak to działa z browarem. Mam nadzieję, że nieźle. O! O kurwa, nie tu. Tutaj. Że piwo mi pod tym względem nie za... Jak to się mówi? Nie zaszkodzi? Tak? Chyba tak? Dobrze mówię po polsku? Chyba tak. I że będzie w porządku. Aczkolwiek cała ta inicjatywa była powiązana, myślę, z gorączką, że gorączka pierw przeszła mi na najsłabszy, tak jakby najsłabszy organizm, czyli akurat ósemkę zęba, bo mam go w pewnym stopniu wywalonego w opór. A następnie przeszła mi na zęba na gorączkę. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. I po prostu tak to wyszło. Wiecie, ja może wyłączę mikrofon, kurwa, z tego. Cyk. O, zostawię sobie Blue Yeti włączone. Słychać mnie cały czas? Halo, halo. Słychać mnie. Dobra. A, już nadrabiam sobie czacik. No to jest piwo, teraz inne przełknąłem. Dobrze, że po obiedzie jadę na rum do brata. Pozdrów brata, kracy. Pozdrów brata. Dzięki, Patos. Nowy build pod Voidfort, Chillorway, pod Ancestral, War Chief i Frostblades. Niby pokazuje w poemach 50 DPS-a, zabiłem wszystko. Dlatego widzisz, Kubuś, nie patrzy się na to, ile masz DPS-u, tylko jak szybko zabijasz moby. Tak samo... Kobiety patrzą. Jedne patrzą na długość, a drugie na wytrwałość. No kurwa. Proste. Za dużo trzaskania lodzików. Aż chyba cię Artur wezmę na 5 minut, zawieszę na czacie, wiesz? Ty chamie jeden. Wygoogluj sobie ten antybiotyk i popatrz, alkohol czasem nie neutralizuje działania antybiotyku. Znaczy, wiesz co, ja ogólnie jestem jeszcze młodą osobą i na takie rzeczy nie patrzę, chociaż wiem, że powinienem, bo zbliżam się do 30 roku życia. Ale staram się na to po prostu nie patrzeć. Nie mieć wyjebane totalnie, jedziemy po karencji, by the way. Możecie na czacie napisać, ile skrzynek prze... O kurwa! Ile skrzynek przewidujecie? Czy będą to dwie... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Dajcie znać na czacie, zanim dojedziemy, a ktoś wygra talon na balon. Nie tędy się jedzie. Więc ja jeszcze jestem młody, jeszcze aż tak bardzo pod tym kątem nie zwracam uwagi na czy to swoje uzębienie, czy to swoją naturę, no whatever, jestem po prostu sobą i staram się pokazywać siebie. Dwie. Jedna, dwie. Kurwa, no to są dwie skrzynki, tylko halo policja, no. Czekajcie, włączę sobie cyk, zdrówko czat. Dwie. Kto zgadł? Pierwszy był Shen. U mnie na czacie pierwszy był Shen, więc gratuluję, przyjacielu, jeżeli z tych dwóch skrzynek dropnie mi Exalted Torb, to obiecuję ci, że jeden jest twój. Znaczy, że jest twój Exalted. Jeżeli dropnie mi tutaj Exalted Torb, to znaczy, że jest twój. Ja ci go za chwilę oddaję, w razie gdyby, to idę na ryby. I ja, halo. Poczekaj, ale ty byłeś drugi. Panie Mastrik, byłeś pan drugi. Bez kapy, za chwilę ci to udowodnię, pokażę. Czekaj, proszę bardzo. Pierwszą osobą, która napisała dwa po moim tak jakby wywodzie, był Shen. Shen napisał dwójeczkę. Następnie byłeś ty. Znaczy, pierw był jeszcze Bartek. Między tobą a Shenem był Bartek. A następnie byłeś ty. Więc spokojnie, nie wkurwiamy się. Easy peasy lemon squeezy, go Exalted! Aj, niestety, Valorb. Trzy Valorby.
Jeden chaos, jeden scoring, a reszta to jest takie crap currency. Jeszcze mamy jedną skrzyneczkę. Uwaga, uwaga, ciaka maka i dropnął nam niestety tylko chaos i 40 z domu, więc następnym razem mam nadzieję, że wam się lepiej poszczęści, że lepiej wytypujecie swojego zwycięzcę. A tymczasem postaramy się, moi drodzy, postaramy się dojechać do tego skurwysyna bossa. Potem może go nawet zabić. Nie wiem, aczkolwiek pierwsze co będę chciał zrobić, dojechać sobie do Soul Fightu. No chyba sobie wirus żartujesz. Ja nie patrzyłem na to. O kurwa! Już Patrycja, wiesz co, to Patrycja mnie będzie musiała. Powiedz jej, że ja to zlinkowałem, halo. Kurczę, sprzedałem swoją paradoksikę i kupiłem za Exa Fusingów, tam nie wiem, za 30 może teraz poszło. Ojejku. Ale wcześniej za 200 wrzuciłem. No za Exalta jest chyba 300, to i tak nieźle, 500 Fusingów to masz 2,5, no plus minus 2 Exalte torby. A Impulsa kostuje 4, gdzie sześciolink kosztuje zdychę, czyli 4 eksy do przodu. Nie no, papi musi być zadowolona. Ale powiedz, że ja to zlinkowałem, halo policja. Chociaż wezmę i zabłysnę w jakiś sposób. Daj mi eksa za 100 chaosów. Sylar, wiesz co, no nie chcę być chamski, ale mam dużo miejsca pod biurkiem. Chcesz, to zapraszam. Nie powinno się łączyć z alkoholem, bo bardziej może zaszkodzić, a nie pomóc. Wiesz co, jeszcze jestem młody, jeszcze mogę to robić. Jeszcze mogę to robić, więc spokojnie. Don't go giving up. I to jest aktualna nutka o godzinie 13:02. Którą se tam gdzieś słuchamy. To jest królowe, to jest wezma. Nie, nie, ja żadnej nagrody pocieszenia nie ten. Nie sponsorowałem, halo policja. Kurde, nie ogarniam w Delf tych niekrytych przejść. Ono samo się pokazuje na mapce, jak dojdę to nie jaskini. Dilduś. Stary, słuchaj. Jeżeli masz, słuchaj uważnie, patrz, jeżeli masz jaskinie bądź cokolwiek zablokowane, gdzie nie możesz bezpośrednio dojść, to wtedy szukasz przejścia, szukasz ściany z roomu, który ma 90% dwa połączenia z innym roomem i trzecie połączenie to jest połączenie zablokowane, bądź trzy połączenia i czwarte połączenie jest z roomem zablokowanym. Na przykład, w tym momencie jestem tutaj, tu, w tym miejscu i mam dwa połączenia z roomem, czekaj, zjaram se. Mam połączenie z roomem jednym, z roomem drugim i najprawdopodobniej, aby dostać się tu, będę miał połączenie w dół, czyli tu i tu. Zaraz to sprawdzimy zresztą, bo jestem w fajnym momencie. Aczkolwiek, jeżeli tak by nie było, to kolejne połączenie z roomów mogę mieć z miejsca, na przykład tego, ponieważ mam połączenie tutaj z jednym roomem, tutaj z drugim roomem, tu z trzecim roomem i tu z czwartym roomem. Czyli, a room maksymalnie może mieć 4 połączenia. Albo stąd. Słuchaj, raz, dwa połączenia, 3 i czwarte jest tutaj. No i jeżeli byłby tutaj gdzieś room, to mogę również z tego roomu mieć połączenie. Jeżeli będzie tutaj room, to mamy raz połączenie tu, drugie tu, trzecie z tym roomem i czwarte będzie tu. Na takiej zasadzie. Włącz usługę Windows Defender. Co to kurwa? Co to? Nie, dobra, to sobie po streamie zrobię. Więc najprawdopodobniej połączenie z roomem, jeżeli masz połączenia takie, to jest z dwóch roomów. Z dwóch. Czyli z tego roomu. Jedno, drugie i najprawdopodobniej trzecie jest tutaj. Rozumiesz? Czy nie rozumiesz? Nie wiem, się prawda, by tylko po prostu wzmacnia wpływ alkoholu i tyle. Tak, wiem. Wiem o tym.
Ja o tym wiem. Siemanko, cześć Matrix, siemka. Co? Zobacz, co się odjebało. Nazwa Shota Casti wyzywa Punia. Wiesz co? Ja też stworzę sobie Shota. Twoja stara ciągnie mi loda. Pod biurkiem. Teraz. Kliknij link, aby zobaczyć. A my sobie na ten moment... Subskrypcja została zaktualizowana. Subskrypcja jest teraz ważna. A, dobra, zabrał mi pieniądze z konta. Dobra, whatever. Teraz sobie pojedziemy tutaj, do tego właśnie roomu. Ogarniemy ten room, a następnie pokażę wam jak... O! Jak ogarnąć ścianę. Znaczy jak zabić ścianę i mi się wydaje, bo akurat z tego roomu mam nadzieję, że będzie room przejściowy do tego, do którego chcę dołączyć. Czyli jesteśmy na ten moment tutaj. Aczkolwiek, my sobie tutaj wejdziemy, no bo ja lubię te roomy, lubię ogólnie penetrować, nie tylko ludzi, ale również różne pokoje. Crystal Wand. Wirus, wiesz co? Jesteś po prostu za miły ostatnimi czasy. Jesteś za miły. Tu trzeba ostro. Byli szybsi. Słucham? Byli szybsi. Tutaj trzeba po prostu. Po pewny. Masz prawo jazdy? No mam lewo jazdy. Lewo jazdy masz. No, to wiemy o co chodzi. Halo, policja. I cyk. W prawo, lewo, kurwa w drzewo, nie? Tak to działa. Czekajcie, zabierzemy sobie mapki, bo tu jak zginiemy, to nie będziemy mogli tutaj cofnąć, a chciałbym wszystkie zabrać. No i najlepiej wszystkie nagrody, więc przepraszam was, jeżeli przez chwilę nie ma mnie na czacie. Raz, dwa, trzy. Te najważniejsze karencje zabieramy i spierdalamy, za przeproszeniem. To sobie rzucimy ten. O! O, czeka, 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 czeka. O, widzę mapy. Czerwone. O, nie! Dalej. Dobra. Nie ma nic fajnego. Uciekamy z tego roomu. Bo nie chcę zginąć, to mam mało procent do levela. Czekajcie, wrócę do Hajdada czy do tego i już do was wracam na czat. Jak zabić ścianę, autor? Winsu! Winsu! Pierdolisz farmazony. U mnie sąsiad ostatnio w niedzielę o godzinie 20.40? 20.30 napieprzał w ścianę, więc stwierdziliśmy z chłopakami na Discordzie, że ziomek szuka kurwa fosylii na tym. W ścianie, znaczy ogólnie w kopalni, tak jakby. Może nie wiem, naćpał się czegoś, jakichś grzybów farmaceutycznych od Jarka. Jarek, jesteś panie na czacie jeszcze? Panie Jarku! Jest Jarek na czacie! Nawet to znaczy Jarka. Wziął jakieś leki od Jarka i nawalał w ścianie, szukając ekskluzywnych fosyli, które są dużo warte, no. W ścianie. I to w niedzielę o 21, jak Polska wtedy grała, nie wiem, z Łotwą, Ukrainą, no z czymś tam, nie wiem, whatever. Ja się piłką kopaną nie interesuję. Cześć Domcio, siemanko. Więc, no. I on cały czas wali w te ścianie, no. Cymbał. Dobra, mam... Ogarnąłem, muszę szukać po pokojach ściany do rozwalenia i się otworzy przejście. Zgadza się, Dilduś, zgadza się. Tylko, jakich pokoi szukasz? Ile muszą mieć pokoje połączeń, aby rozwalić ścianę? Aby była możliwość rozwalenia ściany? Odpowiedź A, 1. Odpowiedź B, 2. Odpowiedź C, 4. Odpowiedź D, 3. Przypominam, że możesz wybrać dwie. Jeżeli nie zgadniesz, to płacisz 5 zł. Twoja postać zajebiście wygląda. Wiem, dziękuję. Dziękuję, Domcio. Starałem się. Jedynka, czyli jedna ściana, tak? Jesteś 5 zł w plecy, strzelaj dalej. Kurwa, aż tak wirus źle tłumaczę? Czyli ja wiem o co chodzi, ja
Nie patrzę się z punktu widzenia lajkonika. To też się zgadza. Ale jesteś domcio 5 zł w plecy. I Dilduś tutaj dobrze zrozumiał. 2 i 3 ściany. 2, 3 ściany. Dawaj 5 zł, Ryu. Dawaj 5 zł, bo przegrałeś. Poproszę publiczność. A publiczność i tak by napisała, że 1. Tak jest zazwyczaj. Pomoże Super Elderen. 2 podejścia. Czekaj, drugie podejście i zawsze zostają 20% HP. Płacę złotem jak spadnie dżebel, srebrem jak nie. Tak, pewnie, pomogę. Ale ostrzegam, że aktualnie jestem w trakcie spożywania 7 piwa i że w razie co, to będziesz musiał jeszcze jednego seta zrobić. Bo nie gwarantuję ci 100% skuteczności. Dodaj mnie do party, bądź jeśli nie masz mnie w znajomych jeszcze, albo nie masz subskrypcji na kanale, to polecam mnie zasubskrybować, napisać nick na czacie, a ja cię wtedy dodam do party. Hej bracie, siemka. Cześć Artur. Siemanko. 4 nie, bo max 4, a 1 to za mało. No to mówię 2 lub 3. Stary, kolega miał rację na czacie. 2 lub 3. Czekaj, gdzie to było? Tutaj Vince zbanował Krzyśka. 2 lub 3. Dilduś miał rację. Dilduś miał rację. Masz fragment chimerki na cel, bo już mi się skończyły. Oj, nie mam chyba. Mam chimerkę, ale jedną. Ile kosztuje chimera fragment? 15? Domcio 01. 17. Chodzę na strana slash, jakie z odpowiedzi mówię 1 na pale i od razu 5 zetel w plecy. Wyruchane XD 4 zł i 65 groszy. Ty, ale to była piątka. To nie była dycha, halo policja. Zostałem oszukany. Dzięki Domciu za piąteczkę wsparcia. Bardzo mi miło. Domciu pylny 5-0-0. Dzięki mordo. Dam 17. No czekaj, no 17 to są najtańsze. Co ty mnie za... Dobra, 17 może być. Dawaj hideout mój. No dobra, 17 może być, okej. Albo nie, bo i tak idziemy do ciebie, bo ja będę walił Uber Eldera u ciebie. A to ja poszedłem do ciebie. Mogę znać pytanie. Znaczy, jak można znać pytanie? Stary, nie jesteśmy w milionerach. To jest stream, na żywo. To nie jest żaden teleturniej, hashtag wróżbita Maciej. Nie. Możesz zadać pytanie, ale znać pytanie to musisz ty. Ja pierdolę, co się dzisiaj dzieje na tej transmisji, to ja nie mam pytań, serio. Teraz tak, ty chcesz zabić fajny hideout, by the way, taki metaliczny, ale wydaje mi się, że masz kompleks małego pindola, bo te rury są długie, po prostu. Masz czekać, stary Bart, na sygnał taki. Jak napiszę coś na czacie, wtedy ty wbijasz i nie wchodzisz na bossa, tylko wchodzisz, ładujesz się i nie wchodzisz do środka. I jest okej. A dawno się nie było, to i transmisja inaczej wygląda. Nie no, staram. Słuchaj, staram się być miły. Zaraz wrócę, idę po fajka jeszcze. Przed Uber Elderem. A, dobra, jestem tutaj. Kumak zapytał się, już nie ma na PS4. Stary, to nieźle musiałeś się napierdolić, żeby o godzinie 13 się zapytać, czy nie ma transmisji, jeżeli skończyliśmy transmisję na PS4 w okolicach godziny 10.30.
To ładnie musiałeś pospać, ładnie musiałeś palnik dać przyjacielu. Podobnie jesteś, mi się pomyliło. Nie no, spoko, Domcio, szanuję, szanuję. Dzięki za donate, mordo. By the way. Fajnie, też mi się ten hideout podoba, aczkolwiek Artura jest ładniejszy. I hideout Artura... Dzięki Mazuro za suba. Przepraszam, nie przywitałem, nie przywitałam ciebie. Witam serdecznie, cześć, halo, halo. Najwidoczniej nie widziałeś nowego Artura, znaczy nowego hideoutu Artura. W drugą stronę. Ja się wczoraj upiłem i też koniec z piciem. No co ty pierdolisz, Rafale? Zdałem odpalę transmisję, idę ogarniać mieszkanie ZW. Dobra, to daj na głośnik. Daj na głośnik, Domcio. Bo będzie tu ciekawie. Cześć, Miro, całuje rączki. Cześć, moja żona. Znaczy, żono moja. Transmisja z PS4 będzie najprawdopodobniej dzisiaj wieczorem. Aczkolwiek jeśli dalej ojciec będzie ją okupywał, to jutro z rana. No zobaczymy. Puch. No dobra, i siusiu przed Uberendarem? Nie, i siusiu. Nie wiem, tak się zastanawiam. Kolega czeka na Uber Eldera. Pamiętajmy jednak, że ja nie robię Uber Eldera za darmo, więc jeśli spadnie Devil, jest mój. Znaczy chociaż, nie wiem, z Exalta ja bym chciał. Miałem wczoraj na transmisji ładny, ale czekaj, mi brakuje 2 milionów punktów na dekorację od Zany. A widzisz, widziałeś wczoraj. A to masz wszystkich na 7 prócz Zany. To stary, to bym się cieszył, bo ja muszę iść za Juna i Alwę na 7 upgrade'ować, a nie umiem, znaczy nie mogę. Panie Jarku, niech pan nie pije, bo już panu się słowa pierdolą. Bez przesady. Raz na jakiś czas, jak się zrobi takiego drunk streama z rana, to się nic złego nie stanie, panie Szymonie. I mam nadzieję, że to nie będzie... może nie pouczenie, ale nie będzie... nie, jak to się wymawia po polsku? Kurwa. Kurde. Nie będzie to pretekst do zaniechania subskrybowania mnie na YouTubie w postaci... W postaci takiego kozła, którego Vince nie ma na przykład. 7 browarów nie w kij dmuchał. No jeszcze mi został jeden browar tu. Jeden browar w taczce. Dany mam też na 7, ale brakuje mi punktów na dekorację. No to polecam te. Polecam nie mikrotransakcje, tylko przepowiednie. Dobra, zdrówko czat i walimy Uber Eldera. Dobra, włączmy sobie normalną muzykę, czyli niech leci taka jak leci. I teraz spokojnie, bo tutaj trzeba się skupić. Do something. O! Będę krzyczał, ostrzegam. Będzie dużo ciaka, ciaka, ciaka. O! Prosiłbym o przyciszenie odbiorników, bo tutaj będzie krzyczane. Jeżeli ktoś z was korzysta z głośników, to bardzo mi przykro, przepraszam serdecznie, ale będę dar mordę jak zły! Czeka, 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 10 zł. Uda ci się, ja wiem, że mi się uda. Lecę na
Słuchawce. Okej, Miro. Spoko. Spoko. Jeden rip był, jeszcze maksymalnie dwa jestem w stanie wykorzystać. Wróciłem i był martwy. Poczekaj. Już prawie bez śmierci zrobiłem na 2%, się wyjebałem. Wróciłem i był martwy. Dżewel wypadł z opóźnieniem, ale już i to. Oj, przepraszam. I ten leżał na ziemi. Ojejku, wiesz co? Powiem ci tak, to jest kurewsko przykre, bo też spotkałem się z taką sytuacją 2-3-krotnie maksymalnie. I portali po prostu, kurde, brakło. Po prostu brakło portali. Widzę... Spierdalaj, Cycli. Czekaj, bijemy Eldera. OB! O! Ja pindole, what the fuck, the piece of shit! O kurwa. Ojej, wyrzuciłem gem przez przypadek. Jesteś pindol. Nie! O, ty kurwiu rudy. Nie! Jejku, przepraszam. Ale ten Super Elder to jest kurwa boss, który jest mocny. Nie lubię ginąć, no tak jak wszyscy w grach hack and slash, no nie oszukujmy się. To jest coś, co człowieka w pewnym stopniu irytuje, denerwuje i wkurwia. A dyscyplinę i jeszcze jedna aura, która to ta. O, dobra. A jeszcze, wiecie co, no na mnie ciąży klątwa pryncypała, nie wiem, Papa Smurfa, który musi zabić i jeszcze zawołać kogoś, żeby ktoś wszedł. To ci ciężko dziś idzie. No stary, no kończę siódme piwo, no nie oszukujmy się. To też w jakimś stopniu przeszkadza człowiekowi. XDDDD. Ja robię challenge, mam słuchawki na maksa. Pozdrawiam widza, naprawdę. A jeżeli ktoś jest mnie w stanie zrozumieć, to naprawdę szanuję. A potem wytłumaczysz się, kogo oglądasz. Albo z kim uprawiałeś seks. Nie. Ja nie mogę po pijaku prowadzić transmisji, to jest kurde niemożliwe, nie? Dobra, czekajcie, bo mamy dwa portale, a w razie co, to ja będę stawiał portale. Cyk. O, portal! Żyj. O! Dobra. O! Ty kurwiu. Dobra, dwa portale jeszcze i jeden dla kolegi. Nie, spokojnie. Spokojnie, damy radę. Tu jest jeden.
Tu jest drugi. Kolego, przygotuj się, bo będę krzyczał. Teraz dajmy sobie GMP tutaj. Nie braknie portali, spokojnie, Kornotow. Easy. Easy, 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 lemon squeezy. Teraz będą portale. I teraz będzie końcówka. Ważne, żeby teraz na portalach się nie wypier... Olić. Ale przygotuj się, widzu mój kochany. Przygotuj się, bo będzie grubo. To będzie walka na życie i śmierć. O! Nie! Pierdalaj. Dobra, wbijaj. Wbijaj, wchodź do środka. O! Dobra. Tu mamy jeden portal. Bo kolega wszedł, a musimy zabić dwóch bossów. O! Czekajcie, włączymy sobie global chat. Czekaj, siedź tam spokojnie. W razie co podejdziemy do Uberendera jeszcze raz. Pozostał jeden portal. Jeżeli... Może inaczej. W razie co wejdź ze mną, bij Shapera. Jeżeli zginiesz, to nic się nie dzieje. Nie wychodź z mapy. Bardzo bym cię prosił. Ale chodź ze mną, bij Shapera. Chodź, 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 chodź. Tylko nie wychodź jak zginiesz. Podejdziemy do niego jeszcze raz. Ja stawiam Uber na czyseta, nie ma problemu. Mam klucz do wzięcia. A w dupie mam klucz. Dawaj, chodź tu. Ja wezmę ci ten klucz. Aha, dobra, 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 masz klucz. Stop, 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 stop. Stop. Nie wchodź. Ja dam radę. Czekaj, bije mnie, bije mnie, bije mnie, bije mnie! No dobra, kolega zginął. Nie, nie wychodź! O, get the fuck out, man! Dobra, jeszcze raz! Jeszcze raz! Tylko jedno pytanie, czy mój drogi kolego posiadasz fragment na Chimerę? Ponieważ ja go nie posiadam, ja ci mogę zapłacić za niego, nie ma z tym problemu. Podejdziemy jeszcze raz. Emocje, wiesz, te sprawy, siusiak stanął i nie wyszło. Po prostu. Tylko... Kupisz sobie Chimera fragment. On tam z 10 chaosów kosztuje. Funny screams. Ja go kupię, easy. Tak? No to chodź do hideoutu, ja ci dam 3 fragmenty, kupisz Chimerę i obiecałem, że zabiję, to go zabiję. Mówiłem. Cicho tam. Damy radę. Ja wiem, że jest opóźnienie na streamie. Stare opóźnienie jest 2-3 sekundowe, aczkolwiek jak walczę, to ja nie mam takiego zeza jak twoja mama, że patrzy jedną półkulą o 180 stopni w lewo, a prawą 140 stopni w lewo, no, czy w prawo, whatever. Ja się skupiam na walce. Jesteś może na Discordzie, bo opóźnienie ze streamem jest duże. No to odśwież sobie, jestem na Discordzie, zapraszam Discord, ja cię przerzucę tutaj. Oho, Pindol wszedł. Siema, bracie! Nie słyszy tego. Cześć, Artur! I słyszy. Cześć, Pindolu! Siema, mordo!
I have one dream. When you go to Uber Elder and open camera. No! You want open me the camera? Yeah, okay. It's no only, problem. Only when you go to Uber Elder, okay. Easy. Just give me a second, let me take off my t-shirt, okay? Give me a sec. But you want to see my face when I say chaka 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 or no when I scream, okay, this way. Okay, so give me a second. Czemu obrazę się gumamę? Bo jestem chujem. Jakby kreska, która wygląda jak arena, na której walczy się z Shaperem. Trzeba ją kupić za pieniądze. Ona kosztuje $20. Okej, kolega nam otworzył tutaj Shapera. Znaczy Uber Eldera w sumie. Wy chcecie kamerę, znaczy Artur ogólnie chce kamerę, więc Artur! Just for you, okej? Okay? Okay. I will open the camera. Hello, hello boys! Hello girls! I'm here! Czekajcie, żeby było widać moją mordę. How are you doing? Dobra, macie kamerę. Zdrówko! Artur, zdrówko! O, oh, okej. Okay. Brrr. Jak mi się tu puszki przewracają. Mało tu miejsca. Transmisję masz wyciszoną, ale jesteś na Discordzie? A, jesteś Bart tutaj. Dobra, już cię unmutuję. Siemka, cześć. Siemanko, cześć, cześć. Jesteś. O kurwa, aleś ty jesteś pijany, człowieku. Za głośno. Troszkę, nie, jest okej. Okay. And you drink? Yeah. Holy moly! Holy moly! Art to jest kozak. Tak, I'm drunk right now, but I'm gonna do a Uber Elder with drunk stream, so... So yeah. So let me focus on the fight, okay? Sure. Dajcie mi sekundkę. Kto mi zapłonić kawę rozjemał? Smoke? Oh my god, what happened? No dobra, zapłonićka nie działa. No to ciut, trzeba będzie wstać. Ale nie wstanę, bo nie mam gaci na sobie. Halo, policja. Więc zrobimy to inaczej. Zrobimy raz, dwa, włączymy sobie aury. Gdzie jest czat? Tu jest czat, okej. O mordo, no siemanko! No siemka. Dobra, Bart, będzie cię wołał, okej? Okej, czekam. Do something. No, gdzie jesteś? Tu jesteś, dobra. Ale teraz słuchajcie, teraz potrzebuję chwili spokoju, chwili wytchnienia. Teraz mam ciebie bić, tak? Guys, to the place! O! Ciaka, 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 3 złote, kurwa. What the
fuck was that? Okay, it was fast. To było szybkie. Shut up, Artur. Don't be shy. I just closed my micro. You don't. Don't be a dick, but man. I know I'm retarded, but don't be a dick, please. Thank you. No, I was joking, man. I was joking. You are my brother. Dobra, jeden portal szedł, tak? Teraz mamy drugą formę, tak jakby. I kogo bijemy? Shapera czy Eldera? Shapera, dobra. O! Shut up, man! Don't be a dick! What the fuck? I was unlucky. I'm unlucky today, fucking Uber Elder. Maybe that's why, because I'm drunk. I don't know. Jaka stylizacja na głowie. Stary, no stylizacja musi być. Nie, ja go zabiję. Ja jestem w stanie go zabić. Kurde, proszę mnie nie hejtować, okej? Okay? Ja go zabiję. Ja będę kurwa kupował tyle setów, aż zabiję tego skurczysyna, no. Sorry, I forget to close my micro. What? I forgot to close my micro. Fuck, ciaka fucka maka, ciaka kurwa mać, no. Gin future. Teraz tak. Dawaj mnie gemę. Dawaj mnie. Czekaj, cyk, cyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Dobra. Działa. My serii, cyk! Give me a sec, bro! Give me a fight with this motherfucker, okay? Thank you so much. Nie, wypierdalaj! To będzie trzeci portal, tak? Najprawdopodobniej tak. Cześć, plamka, siemka. Don't look at me, what the fuck, you're a guy or something, Artur. Damn it. A to ludki, ma ktoś jakieś przyjazdy, przynajmniej bidiki nie drogi, tak. Jeżeli byłbym chamski, powiedziałbym, że twoja siostra. Ale opis streamu. Dwa portale. To mać mało. One Uber Elder to kurwa. Tak, Uber Elder to piece of shit. To jest kurwa. Artur, we are not talking bad inside our stream na. Wait a sec! Wait a sec, please! Sec. Not a sex, but sec, okay? Dobra,
Żyjemy, moi drodzy, cały czas, we are going good! Mam jeszcze, w razie, gdyby nie drydy, to jeden portal. O! Dobra, przyjacielu, wbijaj! Wbijaj! Jak mnie słyszysz, Bart, pierdalaj się jak dziwka. Dziwka w dziwtanę. O! 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 What the fuck is going on, my friend? The piece of shit! I will kill this motherfucker! Przed portalem czekać, czy wbijać ten tak, panie? Nie, czekaj przed. Ja jeszcze żyję. Nie żyję. Znaczy, dobra. Poczekaj, bo tam jeszcze jest jeden portal, nie? Tak, jeden został. Kurwa mać. Zostałeś piszczeć. Znaczy, no staram się piszczeć jak ty w łóżku, Miro, ale no nie wychodzi mi za bardzo. God, kurwa, damn it. Czekaj. Don't worry, I don't scream. Yeah, I know that. Mało zostało, naprawdę. One są tam na ściele. Dobra, poczekaj. No gin ty, fiucie pierdolony. Gdzie jest Shaper? Kurwa, tu jest Shaper. To jest Elder. Chyba zabije mnie! Dobra, w dupę, jeszcze raz, ja go zrobię, ja pieprzę tego skurwysyna, ja go zrobię. Którą mam godzinę? Mamy 21, znaczy drugą, ja go zrobię. Ja jeszcze spróbuję tam wbić, no bo ogólnie dawałem radę, oho. Dobra, nie ważne. Dobra, weź kup przed Eldera, ja wezmę, ja ci zapłacę za niego, nie ma problemu. Ja go do 20% zbijam, a potem nie daję już rady. A to kwestia przyzwyczajenia. Nie denerwujcie mnie, czat. No ale nie powiecie, no, że walka była zła. Walka była lepsza niż, kurde... Walka z dziewicią Wiktorią, no. Maybe you need to... Artur, please, don't lure me how to fight with Uber Elder. Please, don't lure me, okay? Because I'm a drunk today, so I can kill him with Deathless Uber Elder. But in a drunk mode, I never tried this shit. Or I didn't never kill this shit, I don't know. No, I see you twist your links, multi-target or a single target. I know. Maybe you need two weapon six link and twist. Yeah, but you know what? My first weapon cost me like 7 exile, so I don't want to invest 7 next 7 exalt to kill the Uber Elder in a single target. No, I don't need it at all. I'm okay with it. I can kill him with one fucking portal. I'm okay, really. But I'm drunk today and that's why I can't kill it. The people like see how a streamer dying at all. That's why, maybe. I have no fucking idea. Ale ja zabiję tego skurwysyna. Ja go zabiję, spokojnie.
plik. Jak na tyle piw, to gra zajebiście. Dziękuję. I to jest miłe. Ile płacę, Bard? 56 zapłaciłem za cały set. Dam ci 50. No idzie. Żebym nie był aż tyle stratny, no. Ile Elder ile się utrzymuje? Ile piwek poszło? Słucham? Ile Elder się utrzymuje na mapie, jak się nie udaje go zabić? Nie wiem. Mi się wydaje, że między 10 a 15 map. 10 a 20 map. Ile piwek poszło? Aktualnie piję 7 albo 8? Czekaj, tam jest jeszcze jedno? No jest, 7. 7 piwek, ale naczczo, przyjacielu. Znaczy ja siusiałem sobie w przerwie, ale naczczo. Dobra, daj no trade'a. When you go in hardcore? When you give me your hideout. Sorry, musiałem iść po lepszą zapalniczkę. O jedno za mało, jeśli nie dam rady. Nie, no nie żartujmy sobie, no. Spróbujcie, naprawdę, spróbujcie sami sobie zrobić Uber Eldera. Wypij 7000 piwek, zobaczymy co się stanie. No co się stanie? Najebie się. Już to proste, jak budowa cepa. Będę w takim stanie, że pójdę spać. Po 7000 piw. Dobra, if I can. Ojoj, aż donata dostałem z tego wszystkiego. 3 złote od Spidera. Ale ja go zajebię skurwysyna. Ale ja zabiję tego skurwysyna. Jarosław Kaplik 23 marca 2019 roku. Dzięki Spider za, jak zawsze, kulturalnego donata z twojej strony. Naprawdę mi miło, przyjacielu, że poznałem takiego człowieka jak ty. Miło, dziękuję za 3 złote wsparcia i ja cię tutaj dopisuję na top of day dzisiejszego dnia. Ale pozwól, że zapiszę cię po prostu Spider. Może tak być? Czekaj, tu mam komendę day. A nie, dom cię ma 5, to cię nie zapiszę. Ty, ale czemu to się nie wyświetla? Już się wyświetla, dom cię ma 5, więc... I teraz bardzo bym prosił na transmisji, znaczy na streamie, żeby nikt się nie odzywał jak bił Bereldera, okej? Okay? Nie odzywają się, więc chyba jest okej. Okay. Nie no, czekajcie, muszę się skupić. Wezmę ten ostatni portal. Zobaczę sobie, czy mam wszystko w porządku ustawione. Dobra, idę siusiu. Ja za chwilę wracam. Cześć Jumbo, siemaneczko. Za chwilkę wracam i walimy tego skurczysyna na pysk, bo jestem w tym momencie ze 100 hałasów w plecy, jeżeli chodzi o sety. A ja tylko pomagam.
No dobra, jestem z powrotem. Dobra. Wiesz co? Powiem ci bardzo, to jest moje ostatnie podejście do tego chuja. Serio. Zdrówko, czat. Ale w razie co masz SSD-ka? Tak, tak. Dobra, to w razie co dam znać. Sorry, że to tak długo zajmuje. Finn się pyta, jak tam... Mów. Wczoraj 4 razy do niego podchodziłem i zawsze zostało 20%, dzisiaj znowu 2, znowu 20%. Kwestia czasu. Powiem ci tak, nie wiem czy byłeś wtedy, ale jak na SSF-ie podchodziłem do Uberlera po raz pierwszy, kiedykolwiek, gdzie nie oglądałem jak on atakuje, gdzie, co, jak bije. A podszedłem do niego 6-7 razy, nie pamiętam. Zresztą whatever z tym. Ludzie mi pisali, Kaplik, zmieni kurwa ten jebany build na Arc Trapa i go zrobisz bez problemu. A grałem Fire Trapem plus Flamethrower Trap, prawda? I mówię, nie, pierdolę, zajebie chuja, nie? Zabiję go, whatever. I po streamie wziąłem, odpaliłem raz Uber Eldera, nie zrobiłem go. Aczkolwiek, już wiesz, skupienie, whatever, swoja muzyka, żeby tam, wiesz, praw autorskich nie było i tak dalej, nie dało się. Drugi raz podszedłem, zabiłem skurwiela. I teraz będzie tak samo, tylko don't talk me on a Discord in the chat, ok? Just give me a second to make a focus. Ja go zrobię. Jak powiem na PS4, zajebiście będę grał. Będę grał. Cześć Jumbo. Cześć, Rudy. Dobra, lecimy z koksem. Uwaga. A z jakiej okazji dzisiaj pijemy? Z jakiej okazji? A mogę ci to pokazać? Nie wiem. Czekaj, pokażę ci to może. Czekaj, gdzie jest kamera? To jest kamera, tu jestem ja. Pijemy, przyjacielu, z okazji święta dziękczynienia i słońca na półkuli północnej. Więc z tej okazji dzisiaj pijemy. Dobra, lecimy z tym koksem, ja se czat wyłączam, ja nie widzę czatu. Więc możecie mnie hejtować w każdą możliwą stronę. O! O! What the fuck is this shit? Fuck, Shape, what are you doing, bitch? What the fuck, dude? Piece of shit, son of a bitch. Shaper. Nie! Co? O! O! O!
O! What? No okej, okay, zginąłem. No nic. Sorry Martin, że nie odpowiedziałem, bo widzę, że ktoś ci na czacie odpowiedział z moich moderatorów. Dziękuję serdecznie. O! Kurwa mać. A my walimy równo piwko. Gdzie są portale? Halo, gdzie? Gdzie? Ty! Gdzie są moje portale? W moim hideoucie. A! Sorry. Ja pierdzielę. Nie, ja muszę zapalić, nie. Ale jaja. O kurwa. Nie, czekaj, mindfuck. Mindfuck. Już idę. Kadem, to człowiek się przyzwyczaił, że sobie robi tego Uber Eldera, no. Przepraszam. Goddammit. That was fucking awesome. Czekaj, wezmę ten najdalszy. Ten portal wezmę. Artur, shut up! Don't loud, please. Don't do that. No today. You can loud on the chat. It's okay, but not in the Discord right now. I don't understand. A, okej. Okay. To śmiej się do woli. Mieszki. Po polsku. Śmiej się. Śmiej się. Just loud. Just loud. Loud? Loud! Śmiać się. Wiesz o co chodzi? Śmiać się. Ryć bekę. Nie wiesz o co chodzi, kurde. I will learn it later, ok? Nie jesteś się obrazi, kurde. Ja? Don't forget. Okay. I will don't. I will. And learn me your jokes. Yeah, I will learn you. It's okay. Just give me kill Uber Elder. A wiemy, to jest biurka sprat pra. I don't touch you, kill this shit. Yeah, I will. Oh! Kurwo mać, ale ten penis mnie wkurwia. God damn it. Ja go zabiję. Na streamie, ale ja go zabiję. Obiecuję wam, czekać, ile mamy portali. Raz, dwa, trzy. Maksymalnie trzy. A bo, kurwa, ja tu flame dasha nie miałem. Halo policja, no. To wszystko przez piekara. To wszystko Rudego wina. My dog don't understand what happened. Say to him, how ow, 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 ow. He will understand me. Można go uczyć kappa. No lepiej na mnie zjebać, no a jak? Na kogoś trzeba.
Dobra, czekajcie, dajcie mi się napić, kurwa. Dobra, Ezy? Gdzie jest ten feud? O! Biegaj, 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 biegaj. Nie! 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 Ja go nie zabiję, no! What the fuck? Nie wiem, czy jestem za bardzo pijany, kurwa, czy on jest po prostu za mocny. Nie wiem. Ja tego nie rozumiem. Przecież ja go zabijam normalnie, na trzeźwo. Oj, I'm sorry. Przepraszam. Fiucie grudy, kurwa, głupi. It's Uber Elder? Ja. But the problem is I'm a drunk. That's why the fucking motherfucker is so far. Nie! Kurwa mać, no ja pierdolę! O, ale on mnie irytuje. Dobra, kupuję jeszcze jeden set. Ja go zabiję. Jeszcze ostatni raz. Jak nie, to nie dam rady. Ale jeszcze raz! Jak chcesz raz! What the fuck, no ten kutas mnie zabija, no! Cicho, czat! Cicho tam, kurwa mać. Dam radę. Moi drodzy, dam radę. Dam go radę zajebać. Ile ten set kosztuje? 50C? Bard. 54 do 8, zależy kto odpisuje. Dobra, no to dam ci 50. To ty jesteś stratny. Znaczy ja jestem stratny, ale ja ci go zabiję. Ja ci dam 50. Masz, idź, kup set. Masz hosy? Tak, tak. Masz hosy. Ja go zabiję. To jest wszystko wina alkoholu, do cholery jasnej, no. Ja też umiem śpiewać, cicho, zamknij ryj tam. Nie, jak ty się nazywasz? Ben Philip. Cicho tam, kurde. Jak zrobisz go, daję ci karencji. Ja go zrobię. To nie ma problemu. Tylko kwestia jest tego, jak do niego podejdę. Słuchaj, z Uber Elderem jest tak, jak z kobietą. Jeżeli podejdziesz od przodu, to dasz radę. Jeżeli podejdziesz od tyłu, to za przeproszeniem chuj ci w dupę, tak? I tego się trzymajmy. Takiego schematu się po prostu trzymajmy. Muszę wybuchać jeszcze i będzie na ciebie. Nie, spokojnie. Spokojnie. Easy. Easy. Mam nadzieję, że porównanie wam się podobało. Kup set. Ostatni raz. Jeżeli nie dam rady, no to zrobię go na trzeźwo wieczorem. Jeżeli dam radę, no to zrobimy go wspólnie. I tyle. No bo też podjąłem się z motyką na słońce, tak? Poszedłem z siekierą na to pole, no. To lepszy stream od parę tygodni. No bo pijany, Szymonie, no. A ja po pijaku nie streamuję. Znaczy staram się nie streamować. Artur, cicho tam. Idź hideout robić. I say something? Yeah. Masz zrobiony hideout. Już. Just silence. Yeah. You are... No, you're not silence.
No! I try. Nie, yeah, it's okay, Artur. Don't. Give me a second chance. No, you don't need a second chance. You are the boss in our stream. The people love you. I love you. You are my brother. No, my friend. You're my brother. So, yeah. So you don't need any permission. So see something on our stream. I'm gonna click you on right. Role. You are an admin on our chat. Znajomek, admin. You are everything. You are admin. So now, admin. I don't know what is this. Arthur, I will kick ya. I will kick you from my channel. Just come back and say hello, okay? Okay. Dobra, wyrzuciliśmy Artura. Zobaczcie. Artur is here. A tutaj mogą tylko dołączyć osoby, które mają admina. Hello. See? Yeah, I see you. You are admin right now. Yes, but I don't understand what is this. What is this? You are admin. YouTube. It's okay. You are admin. You don't need permission to join our channel. And when I'm streaming and when I'm talking to the pieniek, you know what is pieniek. Okay. You know okay. Who is pieniek? You know. Who is pieniek? Pieniek. You know? Pieniek. Pieniek, it's a drink man, yeah? Yeah. It's a pieniek. In Ukrainian, it's pjany. Pijany, tak! Pijany pieniek! Pijany pieniek! Ja! Exactly! Exactly! Pijany pieniek! Kaplik, you have a snow? Yeah, śnieg! Śnieg, have? Śnieg, ja! Oh my god! Yeah, it's a pieniek! Pieniek! Pieniek, yeah, pieniek. Artur nie wie o co chodzi. O kurwa. Artur, it's okay. I will understand you after the stream, okay? But in your hideout, jak jest pieniek po angielsku? Czekajcie, pieniek. Translate. Give me a sec. Angielski. Nie chcę z angielskiego, tylko kurwa na polski. Na polski. S-P-R-S-T. Ty, czemu tu nie ma P? Jaki? Czekaj. O-P-R-O. Polski. Pień. Trunk. It's a trunk. You have useful trunk. Trunk? Artur, you understand? Yeah. Trunk in your hideout. Yeah. But a pieniek, like a pień, like a trunk, but in a other description, I would say, pieniek, it's a trunk. Pieniek równa się trunk, ok? You can read in the chat these words, pieniek. Pieniek, ok. I can't do it because it's a liczba mnoga. Like a alcohol, it's you. Alcoholic, it's me. General, look at general. Where is general? Second. Pieniek. Yeah. But. It's right? Oh, give me a sec. What the fuck? Do mnie, kurwa, dzwoni. Halo? O! Ojciec idzie, czekaj na sekundę!